No, pięknie nawet się ten udała. Cisza. Tak, tym razem pamiętałem. Cisza na morzu. Cisza, na Cisza w morzu. komnacie. Mm -hmm. Kto się odezwie, ten zdejmie. Więc witamy, dżentelmeni, przy, przy stole. Dzisiaj znowu y, nasz gość, tak? Ukochany Konrad. Cołem. Cześć, Konrad. Ja Piotrek, znowu niestety bez irka. no tak jak mówię, my z Konradem tutaj troszeczkę bawimy się grami Sirwina, troszeczkę też gdzieś tam się dzielimy, wymieniamy informacji na temat jego życiorysu, tak, to, to prawie jak ten, jak, jak żywot świętego już wygląda, okay. będziemy hype'ować, ale, ale też ma troszeczkę na sumieniu, tak, on jak ten, jak, jak ten syn marnotrawny ma, ma swoje grzechy na gdzieś tam i przewinę. Dobra, i co? I będziemy kontrolować tę serię. Dzisiaj kilka kolejnych tematów znowu. Pewnie gdzieś tam będziemy skakać z kwiatka na kwiatek od sasa do lasa, ta, ta, ta rozmowa będzie się działa, natomiast. Mimo wszystko zachęcam do dyskusji, bo tak jak mówię, jak przejdziemy już do, do jego gier, to, to będzie dużo bardziej konkretnie widać pewne tendencje, jakby w, w tych grach, w filozofii jego designu, w tym, co jest dla niego ważne, co on lubi, co bardzo ceni w grach, co, czego stara się unikać. I może wtedy, tak, jeszcze warto będzie wrócić do, do tej naszej dyskusji dzisiejszej. Dobrze, Konrad, to. To co, to jedziemy, tak? Czyli e, wróćmy jeszcze na sekundkę do e, tego tematu, tak? Że Sydney jest takim hardcore. Znaczy jest, czy, czy ale jest chyba dalej, w dalszym ciągu. On no może już nie występuje tak w tej reprezentacji, ale hmm. jest tym hardcore gamerem. On bardzo. Bardzo kompetywnym graczem, bardzo profesjonalnie i to tak naprawdę bardzo, bardzo to jest, to jest poziom takiego profesjonalizmu yy, profesjonalnych sportowców, prawda, którzy mają bardzo ścisłą dietę, mają bardzo ścisły reżim treningowy, yy, cały czas yy, trenują z najlepszymi, yy, grają, walczą przeciwko najlepszym i analogicznie on tutaj, prawda, bawił się w tego Street Fightera swego czasu i ogólnie winne jeszcze chyba mord Mordobicia. W część tych RTS-ów grał na, na bardzo wysokim poziomie, takich jak StarCraft, jak Warcraft 3. No właśnie i mm, powiedz mi, jak to, jak to wyglądało właśnie z tym Street Fighterem? Co tam wiesz o nim? Ach, tak, Street Fighter jeszcze z czasów automatowych pod koniec lat 90. na przełomie wieku nawet nagrali o nim dokumentalny materiał całej reprezentacji amerykańskiej, która jechała do Japonii, żeby wziąć udział w mistrzostwach, ale w ogóle rysy naszukałem się, nie byłem w stanie tego znaleźć więc aż tak dużo o tym, jak grał Street Fightera do powiedzenia nie mam, poza kilkoma scenami, które utrwaliły się na YouTubie, że na niczym nie mógł się na długo skupić i de facto pierwszym takim jego hobby, w którym totalnie się zatracił był właśnie ten Street Fighter na automatach, później na domowych konsolach i siedział i widział w tej chaotycznej grze, którą wielu z moich znajomych nawet ja przez wiele lat nazwałbym imprezową, idealną do mhm. zagrania na imprezie, po naciskania do swoich przycisków. On zobaczył w tej dynamicznej grze o oklepywaniu sobie ich równania matematyczne, logikę. Zgłębiał mhm. logiczność posunięć graczy, uczył się tych sekwencji ruchów i uważał je tylko jako wstęp do rozgrywki między umysłami grających, a nie tylko naciskanie przycisków i machanie joyem. Więc niesamowite to jest w pewnym sensie, to jest jakiś spektrum rodzaj, który idealnie się połączył z japońską filozofią robienia gier komputerowych. Tak, to prawda, to faktycznie on i to też później przyjdzie będzie widać jak sobie przejdziemy do tematu przenoszenia też troszeczkę gier komputerowych, tak, gier wideo między innymi właśnie tych mordobić na, na plansze, na gry planszowe. Widać, jak on jakby kolejne takie warstwy odkrywał w tych grach, tak? Czyli na początku, na przykład, jak gramy w mordobicia, to często no, po prostu naciskam tak jak mówisz, te losowe przyciski, nie? Ktoś tam kopnie, ktoś tam skoczy, ktoś kogoś uderzy, nie trafi, jest, jest kupa śmiechu. Później, tak jak mówiłeś, nawet jak ktoś dosłownie paręnaście minut, czy tam godzinę sobie potrenuje jakieś kombosy w tutorialu, czy coś takiego z manekinem się ponawala, to, to już wchodzi na zupełnie wyższy, wyższy poziom, prawda? Bo może na przykład kręcić te kombosy, czyli wciskać pewne sekwencje, klawiszy, żeby, no, żeby odpowiednio większe obrażenia zadawać coś zarówno, no, przyjemne, tak? Bo, bo wymaga troszeczkę skillu i jest przede wszystkim efektowne, prawda? No bo no, można właśnie błysnąć na tej imprezie I... przysłowiowej. I pojawia mhm. się wtedy celowość. Bo zaczynamy myśleć, dlaczego robimy ten kombos, a nie inny. I to jest właśnie ta, ta różnica. Mhm. Mm mm -hmm. A jaki przykład mógłbyś dać na przykład? Dwa takie bardzo różne kombosy, kiedy jeden byśmy zagrali, a kiedy inny? Ach, najprostsze choćby. Yhm, czyli Uppercut, znany ze wszystkich gier, wydaje się po prostu, jak może w Mortal Kombatie 2. Na pewno pamiętasz, nie jeden joystick połamałem na tym. Przesiadł postacią i silne uderzenie postać nagle robiła cios taki podbrudkowy idący ku górze. Mhm. Kiedy człowiek go robił, no to nie zastawiał się nad tym, czy to ma duży zasięg, czy mały zasięg. Robiło naprawdę duże wstrząśnienie ekranu. Jeszcze pojawiała się twarz Eda Buna która mhm. próbowała mocnego uderzenia i właściwie po to młody gracz, taki jak ja, chaotycznie grając tak. Robi. A tak. kiedy zaczniemy Uczyć się o grach fightingowych, to dowiemy się, że skok jest niemal zawsze błędem, ponieważ wtedy nasza postać zamyka się w długiej animacji, nie kontrolujemy tego, powiedzmy, już nie mamy żadnego wpływu na to, gdzie upadniemy i uh -huh. gry fightingowe są stworzone tak, aby karać gracza, który niechcący lub nierozważnie podskoczy. I te aperkaty zawsze do tego służą. One są w stanie pokonać każdy cios z góry. Jeśli nasza postać podskoczy i znajdzie się, będzie lądować za blisko przeciwnika, to aperkat zawsze pokona latającego um, tutaj, zawodnika. I jeśli to zrozumiemy, to już przeszliśmy pewne drzwi, od których nie ma odwrotu. Tak, tak. I tu, tu, tu już mi się wydaje, że ten nawet poszedłeś jeszcze kolejną właśnie tą warstwę dalej, prawda? Że nagle zaczynasz analizować. Aha, jak on wyskoczył, to już nie ma kontroli nad tym, gdzie wyląduje, tak? On miał kontrolę przed wykonaniem tego skoku, prawda? Czy, czy do przodu skoczy, czy, czy tam w pionie, czy, czy, czy do tyłu, czy, czy nie wiem, czy jest daleki, czy bliski skok? Mhm. Chyba jest, tak? Można dłużej i krócej przytrzymywać te skoki. Natomiast jak już jest w powietrzu, to jest zdany tak naprawdę na łaskę i niełaskę przeciwnika, prawda? Który jeżeli jest właśnie na, na tyle. Mm, zręczny, ale też przede wszystkim potrafi przewidzieć pewne rzeczy, prawda, czy nawet pewne tendencje gracza, żeby znaleźć się właśnie w odpowiedniej odległości, tak żeby właśnie ten, ten na przykład uppercut tego podbrudkowego móc, móc strzelić, tak, i to już jest ten właśnie poziom wyżej, czyli po pierwsze yy... Przewidywanie. Bo, no i teraz pytanie takieś pojawia, no ale dobra, ale skąd ja mam wiedzieć, kiedy on podskoczy, prawda? Tym bardziej jeszcze w takiej grze, która w ogóle się dzieje w łamku sekund, prawda? Mm -hmm. Bo te wszystkie akcje to trwają. One są w klatkach liczone, prawda? Czyli tam w, w, w 60. częściach sekundy. E, 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 no, no i raz, żeby przewidzieć, tak, dwa zareagować na to. Mm to, to, to jak, jak to w ogóle jest możliwe, nie? No to przecież czysta losowość, to jest głupota, nie? To jest, to jest o -o. strzał w ciemno, prawda? Mm -hmm. Czy czy ten czy, czy on wykona teraz ten skok, czy nie, tak? To jest znowu ten kamień papier nożyce, no, albo obstawię, że, że zagra kamień i wyskoczy, albo że nie i już spróbuję temu przeciwdziałać. Tak. No i dowcip polega na tym, że, że da się temu przeciwdziałać, nie? Mm. Bo to są gry wbrew pozorom bardzo strategiczne. Tak. Na przykład... Na przykład jak grają dwie postacie ze sobą i gracze znają te postacie, bo znowu mówimy już o graczach, którzy zaczynają wchodzić na pewien poziom doświadczenia, to widzą, że te postaci po prostu są yy, lepsze w czymś, tak? Jedne grają lepiej na krótkim dystansie i mają bardzo mocne rzuty, inne bardzo dobrze grają właśnie na dalekim dystansie, bo mają mnóstwo tych, to się projectile, tak, dobrze nazywa, te wszystkie firebole i tak balle. dalej, że, że przez półek także przez pół ekranu można robić jakieś rzeczy i próbują uciekać, tak, na, na dystans. Mm -hmm. Jeszcze inne lubią, właśnie, kombos, tak? tak jak wspominałeś na przykład to Setsuki, właśnie od Funel Strike, tak? serinowego która, glaskaną tak, użyłeś takiego, takiego terminu, prawda? Mnóstwo kombosów zadaje, czyli jak już gram przeciwko jakiejś postaci, to spodziewam się, że gracz będzie no, grał pod mocne cechy tej postaci i starał się unikać słabych cech, prawda? Tak. I moja postać, która jest asymetryczna, też ma pewne mocne strony i pewne słabe. I domyślam się, że on też będzie starał się eksploitować, wykorzystywać moje słabości, a, a unikać tych, tych moich mocnych rzeczy, prawda? I, I w tym momencie już tak, już, już yy, mamy pewien kontekst, prawda? Aha, on będzie raczej częściej próbował mnie łapać na rzut, a rzadziej będzie wychodził w powietrze, no bo tam nie ma nic ciekawego powiedzmy, nie ma za bardzo ciekawych yy, ciosów w powietrzu. Mój drogi, wy tej yy, nie wiem, czy to była krótka, czy średnia wypowiedź. Oparłeś mhm. tyle rzeczy, że godzinę moglibyśmy zająć tylko o tym gadając. Przeskoczyłeś w jednym zdaniu przez pięć poziomów głębi i jakby takiej hierarchii strategicznej tej gry. Jaż nie wiem, czy w ogóle mam się pominąć to milczeniem, czy faktycznie rozbijać i odwlekać nas od gier planszowych, dla których się tutaj spotkaliśmy. Wiesz co? Y może chociaż one nawiązują w pewnym sensie, mów, mów. Więc ja chociaż szybko spróbuję opowiedzieć. No? Po pierwsze, yy, nie jeden sobie pomyślał, jak jeszcze pamiętał początek tego, co mówiłeś, że tutaj mamy no, decyzję, ale na imprezie to można uznać, że to jest czas reakcji i jest to mhm. zarówno prawda, jak i nieprawda. Jeśli musimy obserwować, to są audiowizualne doświadczenia. Które mają trwają te kilka klatek na sekundę i jakiś czas na taką reakcję mamy. Skoki są szczególnie niepożądane, dlatego że one dają naprawdę bardzo dużo czasu na reakcję, dlatego one są mm -hmm. najczęściej niedobrymi opcjami. Nie powinniśmy poruszać się za pomocą skoków. Skoków powinniśmy używać w ścisłych, konkretnych celach, najczęściej wtedy, kiedy wiemy, że są bezpieczne. Teraz mm -hmm. ja dodałem kolejną poziom. Komplikacji tych gier, które z pozorów wydają się takie błahy, lejemy się po pyskach, mm -hmm. nie? Każdy na imprezie dasz pad i jest zabawa, i to jest niesamowite. Więc tak, mamy to, do tego dochodzi czas reakcji, ale jeśli mamy podjętą decyzję, mamy scenariusz A, B, ok, jeśli on teraz zrobi tak, to robię to, jestem na to gotowy, ale próbuję zrobić to i zaczniemy łączyć te decyzje, że jeśli nie wyjdzie mi to, co ja próbuję mu zrobić, bo on wykona coś, co kontruje to ja wtedy mam mhm. ileś milisekund, żeby zrobić coś, co kontruje jego kontrę. I mhm. jeśli takie decyzje podejmiemy i gramy świadomie, to ten czas reakcji możemy gwałtownie zmniejszyć, bo nie analizujemy sytuacji, nie wyciągamy z niej wniosków, tylko najmniejszy impuls wyzwala w nas już przygotowaną reakcję. I to jest kolejny mhm. poziom znajomości gry. I tutaj rozmawiamy o mordobiciach, ale na pewno tutaj każdy fan bez żadnego trudu odnajdzie się odnajdzie jakieś wspomnienia z sytuacji z nadplanszy, do których można by te rzeczy zaaplikować, bo one się przenoszą. Kolejne, pamięć kombosów, o których mówiłaś. Mamy, mamy te bardzo długie sekwencje ruchów, krótsze, dłuższe. I jeśli poświęcimy czas na trenowanie tych rzeczy i zaczną one nam wychodzić automatycznie,. Tak, po prostu chcemy to zrobić to to robimy nie myślimy o tym jak przy zmianie biegów e, jadąc po autostradzie czy choćby po czy mm -hmm. w krzyżowaniu po prostu samochód jedzie a my nie musimy myśleć o tym czy naciskać gaz czy zmieniać bieg jeśli nauczymy się tak dobrze tych kombosów to wtedy możemy użyć ich w sposób celowy pojawia się nam dlaczego chcę użyć tego kombosa a nie że może wyjdzie może nie wyjdzie a jak wyjdzie to będą fajerwerki kolejny mm -hmm. poziom postaci który zawarły swoje wypowiedzi Znajomość ab, ab, naszej ab, to... postaci, kolejny poziom, znajomość przeciwnika. Mhm. Jeszcze właśnie, jak już mamy te wszystkie lewele załatwione i gramy komfortowo, co jest tysiące godzin w grze, to nagle możemy komfortowo, już nie musimy się na nich skupiać, i zaczynamy patrzeć na tą drogę i patrzeć na gracza, który z nami gra. I wtedy wychodzi znajomość osoby. Yomi. Mm -hmm. I to po to Yomi właśnie się spotykamy. I Syrlin ma pewne zdanie na temat tego, jak wyglądają nowoczesne gry fightingowe i bardzo mu zależało, żeby obedrzeć te 10 warstw tortu, żeby dokopać mm -hmm. się do Yomi, do żeby Yomi. gracze jak mm -hmm. najszybciej mogli zacząć grać z człowiekiem i czytać człowieka, a nie tylko skupiać się na tym, co sami muszą grać, pokonać własne ograniczenia, nieznajomości mechaniki gry. Tak, i to, to wiesz co, to, to od razu tak trochę przeskoczymy, bo ja będę chciał, żebyś też wspomniał właśnie o jego grze Final Strike, dobrze mówię? Fantasy Strike. Fantasy Final... Strike, Boże, Final Strike to jest świat, tak właśnie, Cią ciągle ich my ciągle mylę. Tak samo się nazywa gra i to jest świat. Tylko, 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 tylko jedną rzecz jeszcze tylko napomknę, że, że, że to Yomi... Znaczy, Yomi to jest odczytywanie, prawda przeciwnika, ale jeszcze, jeszcze na chwilę się zatrzymując, tak? My, my gramy na przykład tymi samymi postaciami, tak? W, nie wiem, w Street Fighterze, czy właśnie u Cyrilina, tak? Gramy ty, tymi samymi postaciami w Nomen, Jomi, Yomi, tak? Że która się nazywa Yomi, czy w Puzzle Strike'u, czy we Flash Duelu, czy w, w Kodeksie gramy na przykład tymi samymi. Spotkałem się i co tydzień na przykład, tak? Gramy z tymi samymi um, frakcjami. Dobra. I ty się spotykasz za chwilę z y, jakoś tam y, Grażyną i ona też gra na przykład tą samą frakcję co ja i ona będzie już grała inaczej, tak. prawda? Czyli jakby y, jest w stanie, prze, przez tą grę jest w stanie wyrazić siebie, tak? Wyrazić swoją jakąś może osobowość to jest za dużo powiedziane, ale na przykład aktualny jakiś swój stan emocjonalny, prawda? No teraz, teraz jestem spokojna, ja nie chcę problemów, to na przykład gram bardziej troszeczkę zachowawczo. O, teraz wiesz, coś tam mnie wkurzyło, Konrad na mnie krzywo spojrzał, nazwał mnie fajansiarzem. No to co, to, to, to zagramy troszeczkę ostrzej. nie? będę bardziej ryzykować, o, na przykład, i tak dalej, i tak dalej. Także. Niby cały czas gramy tymi samymi dwoma postaciami w tym Street Fighterze, niby cały czas gramy tymi samymi postaciami w tym Flash Duelu, Puzzle Strike czy, czy Raso w kodeksie, a jednak te, te gry pozwalają, żeby za każdym razem partia wyglądała inaczej. Czasami trochę inaczej, a czasami bardzo inaczej. Tak, tak. Tutaj to jest argument, który można by prawie do każdej gry podać, ale tutaj faktycznie mamy narzędzia, z których możemy skorzystać, yy, przynajmniej w niektórych jego grach, na pewno w kodeksie tak jest że od samego początku rezygnujemy z pewnych kart i później z tym wyborem musimy grać dalej i dobieramy te karty, które no przez choćby te wybory, które dokonujemy, sprawiają, że nie dokonaliśmy innych. I zaczynamy pewnie mhm. zamykać się w klatce naszych własnych wyborów. Coraz trudniej nam będzie z tym zerwać, bo coraz więcej mamy do stracenia. I tak, totalnie tak jak mówisz, bardzo mocno w kodeksie i tych grach. W przynajmniej się stara, żeby jak najwięcej mieć do powiedzenia w każdej grze, w każdej partii na różne sposoby. I do wyrażania się jest w ogóle mhm. fascynującym tematem. Żałuję, że nie nagraliśmy takiego podcastu o go po naszej partii najwyraźniej aż tak ci się nie spodobało. Ale ja czytałem mhm. kiedyś całą y, broszurę, małą książkę na temat tego, jak mistrzowie w historii, go w ogóle ma niesamowicie zachowane archiwum. Wielu set lat zapisanych gier, i można je analizować, i ludzie je analizują, i widać, próbują analizować charakter, jakim był człowiek gracza. ten gracz mhm. widać tendencję bardzo, bardzo mocno. Mhm. Mhm. A ja, ja jeszcze na sekundkę tylko złapić tutaj zasłowo, bo mówisz, że praktycznie w każdej grze y, można właśnie wyrażać siebie. Mhm. Ja się z tym nie zgodzę. Okay. Że właśnie, właśnie nie w każdej grze, można wrażać. Musisz mieć do tego po pierwsze odpowiednie narzędzia dostarczone przez y, y, designera, i według mnie jednym z tych narzędzi musi być możliwość właśnie y, wchodzenia w interakcję z, y, z drugim graczem. A druga rzecz to jeszcze to, że musi być te, te viable options, tak, czyli y, no, różnorodne y, taktyki, różnorodne strategie, różnorodne pojedyncze ruchy tak, dostępne. Y, które mają sens po prostu w grze, ja? że, że, że nie jest tak, że dana, daną postacią... Wiesz, jest dużo gier na przykład asymetrycznych, yy, gdzie yy, gra się po szynach, nie? Że po prostu ta gra ma pewne rozwiązanie, przychodzisz i, i, i jak wpadniesz na to rozwiązanie, to już później za każdym razem grasz tak samo, bo to jest jedy, jedyne, najbardziej optymalne rozwiązanie. Tu mi przychodzi na przykład na myśl gra Trzewiczka chyba, tak? Bodajże... Yy, która? Boże te, te narody północy. A osadnicy narodziny imperium? Osadnica, tak, no właśnie. To mi przychodzi na przykład na myśl. Przychodzi mi, Unmatched chyba jest też. Mnóstwo osób zarzuca e, tej to, że, że postaci są fajne, ale na pierwsze partie od drugiej i trzeciej i tak dalej grasz cały, w, w kółko grasz to samo. Okay. Daną Najwyraźniej <coughs> tutaj mamy róż zbieżności w decyzji, znaczy w definicji. To, co mm -hmm. uważamy za możliwość wyrażenia się. Ja uważam, że mogę się wyrazić bardzo w fasolkach. Um, uważam, że w kawernie jest gracz, który po prostu śmieszy go, że krasnale żerą rąk I czy wygrywa, czy przegrywa, no tutaj właśnie powiedziałeś optymalnie. Tak, tak, ale to, to, to poczekaj sekundkę, nie? No to wiesz, jakby odgrywać, o, odgrywać yy, cokolwiek przy planszy, no to zgodzę się, że zawsze można, ale grać o zwycięstwo. Mhm. I wiesz, raz grać w stylu defensywnym, raz w agresywnym, raz bardziej ryzykować, raz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No okay. to już nie każda gra według mnie. I za każdym razem walczyć o zwycięstwo, okay. tak? A nie wiesz, a nie coś tam sobie robić, pykać sobie tam. Mm -hmm. I to nie każda gra w ogóle daje ci możliwość zaciśnięcia zębów i naprawdę walczenia o zwycięstwo. Czasami sobie po tak, prostu tak. pykasz. Nie ma takiego współzawodnictwa, o przeróżne rzeczy są w różnym zakresie. W Bodexie, no wprost, mordujemy się nawzajem, więc ten przykład jest szczególnie wyrazisty. I W takim ujęciu tego, z tej sprawy się zgodzę. No, to tak. Mhm. Dobra. Yy, Okej. Okay. To co, następ, następny chyba ten, że tak powiem, punkt na naszej liście sobie przyjdziemy. No już tak za dużo gadamy o grach komputerowych. Yy, tak, ale wiesz co... Yy... Ale no właśnie dowcip polega na tym, że on te rzeczy, te, te, te cechy, y, które wyłapuje z gier komputerowych, przynosi do gier planszowych i vice versa. Nie? Więc y, dobre praktyki. Nie? Zauważa pewne y, okay. rozwiązania, pewne tendencje, które sprawdzają się w grze komputerowej, i później na przykład przynosi je, tylko oczywiście y, dostosowane do, do gry planszowej na, na planszę. Bardzo trafna faktycznie uwaga, że korzysta z. Tego, co się nauczył w designie gier komputerowych, na gry planszowe. I to są dobre rzeczy. Okej, okay. oddaję honor. Tak. Dobra. Jeszcze wrócę na chwilę do krytyki CCG, mm -hmm. bo, mm, bo jeszcze się za mało tego dziękciu <laughs> i ten, i, i za mało jadu jeszcze wlam poprzednio, bo mm, on, wiesz co, on. Ty, ty mówiłeś, prawda? O tym, że on. Mm, no ogólnie krytycznie tak? podchodzi do tych cicegów, to też w sumie pytanie do Ciebie, nie? czy Ty jeszcze chciałeś coś w tej materii dodać? Nie, poza tym, że to się łączy z tym, co przed chwilą podzieliśmy o mordobiciach. Mhm. Gatekipowanie, czyli odbieranie graczom, ukrywanie mechanik i możliwości podejmowania decyzji za jakąś barierą, albo jest mhm. to ilość godzin poświęcona na trenowanie pamięci mięśniowej, lub w niektórych przypadkach niemożliwe będzie zrobienie przeróżnych kombosów. Tak, tutaj nie każdy będzie miał czas, finanse, ochotę, żeby inwestować, tak aby odkryć mechaniki w CCGach. I że tutaj ta filozofia się przenika między grami planszowymi i grami komputerowymi i dalej jest aktualna. Tak, no to powiem Ci, że, że właściwie wyjąłeś mi to z ust, co ja też chciałem poruszyć, nie? że właśnie że akurat w przypadku CCG, czyli ja ty wezmę to Ten Magic the Gathering na, na, ten, na tapet, bo, no bo jest najbardziej popularną grą. Mhm. Ale każde CCG, czyli wszędzie tam, gdzie kupujemy w ciemno jakieś karty losowe, że pytanie jest tak naprawdę w tych grach, co jest w ogóle ich celem, nie? Czy ich celem jest dostarczenie najlepszego gameplayu, tak? Największej radochy z gry, największej głębi tej gry, największej miodności? Czyli po prostu najlepszej gry w najlepszej postaci, czy ich celem jest po prostu sprzedawanie jakichś tam kart kolekcjonerskich o, o, o sztucznie tworzonej unikalności. Bo jedno przeczy drugiemu, tak jak powiedziałeś, to kolekcjonerstwo, to, że nie wszystko jest dostępne od ręki, jest barierą między graczem, a grą w jej najlepszej postaci, mhm. tak? Dobrze czyli, 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 czyli przykład dajmy na to, że mamy idealną grę karcianą. Nie? Na przykład nazywa się kodeks. ale nie, śmieję się, nie? Jakoś, jakiś taki ideał, kosmiczny ideał. No i teraz pytanie, czy jak dorzucimy do... A, czyli gra zawiera idealną ilość kart, Jest, jest super jest tematyczna, super jest klimatyczna, daje mega właśnie miodność 10 na 10, bardzo duża głębio rozgrywek, tak, można w to grać naprawdę... Dziesiątkami, setkami lat, i nie ma, nie ma strategii wygrywających, można wszystko kontrolować. Gracze ciągle odkrywają, jakby, kolejne warstwy w tej grze ma, i ma zamkniętą pulę kart. I teraz zastanówmy się, jakbyśmy sobie dorzucili do tej zamkniętej puli kart jedną dodatkową kartę, która, no, nijak jest po prostu słabsza, tak? Nie sprawdza się, tak? Jest albo za droga, albo ma za słabą umiejętność, nieważne, nie? Ale już, już nie pasuje do tego idealnego, do tej idealnej gry. I teraz pytanie, czy ta gra w tym momencie stanie się lepsza? No odpowiedź myślę, że wydaje się oczywista, że nie. No to pytanie, jak dorzucimy dwie takie gorsze karty na przykład. Albo, albo właśnie za, za mocne, tak, takie, takie boskie karty, które właśnie popsują balans. No to już w ogóle tragedia jest, nie? Bo wtedy tworzymy strategię wygrywającą. No ale powiedzmy, że taką gorszą kartę dorzucimy, taką troszkę, troszkę śmieciową. No nie jest dużo gorsza, ale troszeczkę gorsza jest od, od jakiejś karty, która jest podobna. Mhm. No dalej nie. No to może 10 kart dorzućmy. To może 100 dorzućmy. A jak 1000 dorzucimy? Czy gra się za każdym razem staje coraz lepsza, czy coraz gorsza? Czy się degeneruje? No i dzień dobry, nie? Mamy, mamy CCGA, tak? Czyli mamy grę, gdzie jest ileś kart, które są mocne, naprawdę są dobre, i reszta to jest śmieć. I teraz pytanie, czy gdyby właśnie taki Magic miał. E, składał się tylko z tych najlepszych kart, to czy byłby gorszy, grą, czy byłby dużo lepszą grą, Nieskończenie lepszą. Czy straciłby na głębi? Jeżeli byłoby niezbalansowanie na przykład, albo, albo jakieś inne problemy by były w grze, no to tak, no ale to znaczy, że i tak on jest niezbalansowany, tylko jeszcze jest dodatkowo przysypany milionem, milionem jakichś śmieciowych kart. I mówię, to, to nawet nie jest atak tylko na Magica, nie? Tylko tak naprawdę na wszystkie, y, wszystkie y, no, gry, gdzie kupujemy w ciemno, tak? I, I większość rzeczy to jest szmelce, jak chcemy mieć coś dobrego, to de facto po prostu trzeba kupować y, za olbrzymie pieniądze z tego albo rynku wtórnego, tak, albo albo bawić się właśnie w, w kasyno tak, i mm -hmm. też straszne jakieś y, koszta tak, ponosić. Tak. I ja na pewno bym chciał się odnieść, że pytałeś jaka jest celowość, no i właśnie, dwie celowości, nie? jako jest, mają celowość przedsiębiorcy, którzy produkują tego Magica, zainwestowali w niego, I co by chciał właściciel marki jak zarobić projektem. Mm -hmm. no i jest druga celowość gracza, który w to wchodzi, nie? Zupełnie mm -hmm. różne rzeczy. Głupotą myślę, że byłoby zakładanie, iż twórcy gry chcą nam uchylić nieba i dać absolutnie cudowny projekt. Myślę, że myślą o mechanizmach uzależnieniowych. Wielokrotnie mówiłem, wprawdzie nie mm -hmm. wszyscy to słyszeli, bo nie mówiłem tego wielokrotnie na e, foni, ale często mawiam, że teraz dzisiejszy marketing robią psychologowie, e, zwłaszcza tak. z e, uzależnieniówki. I podtrzymuję to dzisiaj. Zobaczymy, czy jutro będę podtrzymywał. W każdym razie nie zakładajmy, że celem twórców jest robienie nam genialnego doświadczenia. Celem jest zarobić, a doświadczenie fantastyczne jest, może być efektem ubocznym, z którego skorzystamy. Ale czemu gracze w to wchodzą? Nie? Dlaczego gracze chcą to robić? I często opowiadasz o trenerze i o grze o Tron. Będę miał zaraz dodatkowe mhm. pytanie, ale to również są gry pewnego rodzaju usługi, których pojawiały się tak. pakiety, jak one żyły um, regularnie. Kilka razy w roku wychodził pakiet kart i zachęcał to do odnowa myślenia o tym, o, wczoraj grałem taką talią, teraz pojawiły się nowe karty. Zastanówmy się, jak można ich użyć. I ja wręcz mam takie wrażenie z moich doświadczeń trenerowych. Że tak naprawdę prawdziwa gradziła się w domu, zanim wyszliśmy z tą talią na turniej, a w momencie, w którym siadaliśmy do stołu, to już było ok. Zobaczymy, jak się moja talia poradzi, ale to już jest tylko takie, taka, taka motywacja, żeby całymi dniami, nocami siedzieć i myśleć o tym, co przyniesiemy na turniej. Tak jakby można zastanawiać się, szyk sobie samemu jak wielokrotnie mi rodzice opowiadali, w czasie Perelu szyli sobie sami Garnitury i suknie, uh -huh. żeby pokazać się koleżankom i kolegom na dyskotece czy balu. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tutaj właśnie pytanie też drugie do ciebie. Czy uważasz, że LCG, format LCG w wystarczający, zadowalający sposób um, likwiduje te bolączki CCG-ów, czy to jednak nie jest ten ideał? I czy taka zamknięta gra, jaką jest kodeks? że od razu jest to mm -hmm. wszystko, mamy tych kilkaset kart i nie będzie więcej, to jest to, rzeźby cię, najlepiej w trakcie gry. Co ty byś o tym powiedział? Także tak, na, na pewno jestem zdania, że LCG są krokiem w przód, tak, względem, czyli, czyli ogólnie, bo to też, na, to jest nazwa chyba ta trademarkowa, tak, FFG, LCG, ale ogólnie mm -hmm. taki, taki model, gdzie Zawsze wiesz, co kupujesz, tak? I możesz decydować o tym, co sobie dokupujesz, jest y, olbrzymim skokiem jakościowym, bo przede wszystkim wprowadza ten, ten mm, to równe boisko, tak? To to metafora równej boiski, to, to y... Ale? Event playfield. Tylko mhm. pod warunkiem, że jesteś na bieżąco i wydajesz pieniądze. Tak, tak, to prawda. To jest prawda znaczy wiesz, no znowu zależy czy chcesz grać turniejowo i tak dalej, no ale zasadniczo tak, zasadniczo już jak się zaczyna wybawić, to, to człowiek jednak chce kupować kolejne rzeczy nie, nie będę kłamał, że, że ja też nie jestem tutaj czy to jest idealny model? No powiem Ci, że właśnie teraz jak poznałem ten kodeks, koznowy, znowu, ja jeszcze, jeszcze tak dużo nie zagrałem, bo my żeśmy zagrali ja poniżej 20 partii mam, chociaż, chociaż dosyć szybko rośnie jakby ta ilość partii, co, co mnie cieszy, y ale zrobił na mnie olbrzymie wrażenie pod tym względem, że y faktycznie w tych LCgach, jeżeli ktoś ma czas i możliwości, cały czas właśnie jakby nadążania, tak śledzenia tych kart, budowania tych deków, to to jest, to jest piękny dla niego format, idealny i właśnie taki, który daje możliwość właśnie niekończącego bawienia się ty, 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 tymi kartami, ty, tą grą. Całą dobę. Na... Tak, wręcz całą dobę, Wręcz całą dobę. Natomiast faktycznie ja ostatnio odczuwam to bardzo mocno, że nie mam po prostu czasu, kiedy siąść i nawet poczytać kart. Ja już jestem chyba ze dwa czy trzy sety w plecy, na przykład z trenerem o Grzotron to nawet nie wspomnę, ile jestem w plecy. I ja tych kart po prostu nie znam. I to wiesz, to jest takie ciągłe troszeczkę odkładanie na później, oszkiwanie się, że wiesz, o może teraz będzie jakiś weekend, może będą święta, może coś tam to siądę i w końcu, i w końcu to nadgonię. No ale niestety, jakby no, dorosłe życie gdzieś tam nie na razie Pokonuje pod tym, pod tym względem. I kodeks. I kodeks, właśnie, gdzie, gdzie nie no, okej, okay, nie znam wszystkich kart jeszcze, ale jest zamknięta pula, i to dzięki temu już to nie jest tak obezwładniające. My na przykład się umawiamy, że zagramy jakąś konkretną frakcją, i, albo nawet skupiam się na razie tylko na swojej frakcji, a po prostu Twojej się uczę już, że tak powiem, hardway poprzez, poprzez zbieranie batów, tak? I, i, i podziwianie tego, mm -hmm. co, co, co im będziesz wyczyniał na planszy. Ale wiesz, jest to nawet mniej. O, takie obezwładniające, nie? Bo co innego, jak przejść do tego kodeksu i masz, tam jest, yy, powiedzmy, trzy, be, bez duplikatów, to jest pewnie coś około 350 kart. Nie licząc duplikatów, nie? Co jest też bardzo dużo, jakby pulo kart, ale jak weźmiesz sobie tylko dwie frakcje, no to już będziesz miał, yy, nie wiem, 70, dobrze mówię? Coś takiego, 70 hmm. kart, nie? I na przykład obawiam się, że na razie sobie szlifujemy i gramy sobie tylko dwoma frakcjami, tak? Ty zielonymi, ja tam nie wiem, czarnymi, albo jeszcze jakiś inny układ. I w, y, to, co jest fajne bardzo w kodeksie, to to, że znowu to jest tak jak w tych grach street fightingowych, że tam jest niesamowita głębia, że to, naprawdę tymi dwoma frakcjami możemy grać dziesiątki, set, setki partii i cały czas y, odkrywać, schodzić na niższe poziomy tak? tego, tego yomi. Mhm. Znaczy jeszcze w, w, wcześniej są inne poziomy, zanim dojdziemy do yomi, ale, ale później się bawić właśnie tym yomi, tym czytaniem przeciwnika. Mm. Tym deception, tak, właśnie z przeciwnika, wciąganiem go w pewne pułapki, nie dawaniem siebie tak wciągnąć i kontrowaniem tego. A w netranerze y, zauważyłem u siebie, że często jest tak, że na przykład gram jakiś deck w momencie, kiedy tym deckiem zaczynam. Go, go sobie w miarę dopisuję, że on już ma dosyć dobre win ratio. Także okej, okay, widzę, że on działa, tak, że on fajne rzeczy robi. Mhm. To się ja przynajmniej tak mam, nie, że się nim nudzę i biorę sobie coś zupełnie innego, sobie buduję. Nie? Co też jest fajne, prawda? Bo no jednak te, te LCG właśnie pozwalają na taką bardzo, z reguły bardzo dużą elastyczność, jeżeli chodzi o budowanie nowych rzeczy od zera. Ym... Ale właśnie jakoś tak się nudzę tymi, tymi dekami w momencie, kiedy one dochodzą do pewnego poziomu. Znowuż, znowuż pytanie: Czy nie mam złego po prostu podejścia i nie powinienem właśnie y, patrzeć na to w taki sposób y, hardkorowego gracza, że okej, okay, ten dek jest już bardzo dobry, to teraz ja chcę się z, zmierzyć z najlepszymi graczami, z najlepszymi ich dekami, bardzo różnorodnymi mhm. i, i jeszcze bardziej dopracować ten dek, tak? Tak, żeby on był faktycznie, wycisnąć z niego. Już nie 80%, na przykład, procent, tylko wycisnąć z niego 90%, a później już wiesz, tak szarpać się 91%, 92%, 92,5% tego, jak on dobry może być w danej puli kart. Więc Więc wiesz, tutaj też nie chcę. No, według mnie kodeks ma, ma, ma tą przewagę, tak? Zwłaszcza dla osób, które właśnie nie chcą, nie mają czasu, nie mają możliwości, żeby. Cały czas, właśnie, dokupywać nowe rzeczy i śledzić to, tak? I, i, i grać tak naprawdę, non-stop. Tylko właśnie bardziej skupić się na tym, że to już jest stałe, że to wyszło w 2016, dobrze pamiętam, 15-16 rok i, i nic się tam nie zmieniło od tego czasu, prawda? Za chwilę, za chwilę dekada minie. Ja bym chciał dodać, że od siebie, że właśnie ta gra przed grą to jest coś charakterystycznego dla CC-gów, LC-gów. Na których ja myślę, składam mm -hmm. ten dek tak naprawdę sam, czytając rzeczy, rozmawiając, inspirując się, ucząc podczas turnieju na przykład albo po prostu towarzyskiej gry, ale em, ja powiem Ci, że jak siadam już do gry w Elcegu, to natychmiast tracę zainteresowanie nim. Czuję, że mam zamknięty dek, jestem trochę nim ograniczony. Mm -hmm. tak. Czuję, że tak to prawda. poświęciłem dużo kadru żeby zrobić jakiegoś fajnego kombosa, to tym mniej przygotowałem się na różne opcje. A kiedy składałem ten deck, żeby odpowiadał na wszystkie opcje, był flexible, to wtedy znajduję trudność, żeby zrobić z nim coś wartościowego. I powiem ci, że w Netranerze kocham Netranera za klimat, za tę opowieść, też ostatnio opowiadałeś chyba z Zirkiem. E, fascynujące to były rzeczy, Ja zamknąłem oczy i przypominałem sobie, jak cudowne były gry Netranera. Tak jednak, jako bawienie się grą i granie w grę, to ja nie lubię grać, w, lubię się interesować LCGami, ale jak już siadałem i grałem, i brałem te karty i patrzyłem, co mi się udało wyciągnąć, i jaką kartę dobiorę w tej turze, to już byłem albo ok chciałem to, to, to zagram, ale de facto decyzji nie ma, albo jest mi przykro, że nie dociągnąłem tego, co bym chciał, żeby się ułożyło, bo zaplanowałem to wcześniej. A właśnie w grze Sirlina nie da się tego, nie ma mhm. tego elementu. Tam siadasz i grasz w grę. I, i bardzo ważne, budujesz ten swój dek w trakcie party. Znaczy... Częściowo sobie ograniczasz, prawda? Jakby wybierasz pewną pulę kart, którą będziesz miał dostępną w danej partii, mm -hmm. ale w dalszym ciągu to jest bardzo szeroka pula i już konkretny ten swój deck, o kodeksie mówimy w tym momencie, ja, ja mówię przynajmniej, y, już ten swój deck budujesz w trakcie partii. Mm -hmm. I to, jest, to jest nowa jakość. Tak, nie? To jest, jest deck absolutnie nowa jakość. Do LCGów, CCGów jest tak. czymś fenomenalnym, co dla mnie totalnie odwróciło. Spojrzenie na, na ten gatunek, tego typu karcianek. Tak. I to jest faktycznie ten, ten feeling rts komputerowego, prawda? Gdzie ty budujesz bazę, ja buduję bazę, no i ty zaczynasz budować iść technologicznie w jakiś typ jednostek, i teraz albo ja w odpowiednim momencie skonturuję to, przygotuję się na to, no albo mnie rozjedziesz, tak, bo budujesz jakieś niewidzialne jednostki latające, ja nie będę miał żadnych antierów i tak dalej, i, i, i mnie rozwalcujesz. Mhm. A nie, a nie na zasadzie, właśnie przychodzę z gotowym dekiem. Przy czym wiesz, znowu y, najlepsi gracze Elcegowi y, przychodzą z tymi dekami, które mają być gotowe właśnie na y, w miarę możliwości wszystkie scenariusze. Na niektóre wiesz, będą lepiej przygotowane, na, na inne gorzej. Ale zasadniczo, i, i wiesz, i później tak grają tym, tak prowadzą ten deck, żeby widzą, że aha, dobra, gram przeciwko anarchom na przykład w na trenerze jestem, jestem korpem, no przeciwko takiemu anarchowi konkretnemu, tak jakiemuś tam René Lupe, no to wiem, że będzie dużo traszowania i już wiesz, staram się przygotować na to. Gram przeciwko innemu nawet anarchowi, um, nie pamiętam jak ona się nazywa, tak, ale ona, ona ogólnie dużo obrażeń bardzo zadaje mhm. sobie no to będę w inny sposób grał, tym samym dekiem, prawda? Swoim, swojej korporacji. Okay, to więc, wie. więc wiesz, to, to znowu, to nie jest tak, że tam że tam to jest samo gra i nie ma decyzji. Oni też, oni też muszą zawsze dopasowujesz swój styl gry do, do i do frakcji, przy której grasz, i do Pewnie na wyższym tym poziomie, jak już ci gracze troszeczkę się znają, to pewnie też i, i do, do przeciwnika. Tak, tylko o tych decyzjach, co miałem na myśli, że musisz myśleć podczas składania tego deku, nie? Przed rozgrywką. Tak, 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 tak. Ale nie, to, to, to. Żałujesz, że czegoś nie masz w deku i wiesz, że nawet nie możesz na to liczyć. Albo tak, to... no, ryzykujesz to Galatalolo to mówi i wiesz, mnie to też non-stop spotyka, że na przykład umawiam się z Mackiem i gramy i ja już widzę, dobra, ja nie mam żadnej odpowiedzi na coś, co, co on do tego deku wrzucił, nie? I no tak naprawdę muszę poddać partię, bo nie, nie ma sensu się szarpać i mówię, słuchaj, to daj mi teraz wiesz, 3-5 minut i ja sobie szybko zmodyfikuję ten dek i właśnie dorzucam jakąś tam odpowiedź na, na y, jakiś y, no, technologiczny build, który on tam wrzucił. Mm -hmm. A to co mówisz, no w kodeksie i to jest coś, co jest absolutnie Nową jakością dla mnie. To, to Tego nigdy nigdzie nie widziałem wcześniej, że w trakcie partii my to robimy. Że to jest część gry i to działa, to jest sprawne, to jest szybkie. Znaczy, inną grą, gdzie to jest też zrobione, jest wiesz co? Space Empires. Nie wiem, czy grałeś nie. kiedyś. Tylko, tam, tylko w kodeksie to jest zrobione bez porównania lepiej. Nie? Już gameplayowo, tak. Ta BGG, y, znaczy ta GMT GNT, tak GMT. GMT, tak. GMT gra. To, to, to kod, jakby Space Empire z całym szacunkiem nie ma absolutnie żadnego podjazdu do kodeksu. Nie? Tam, tam jest jedna tylko rzecz, która jest lepiej zrobiona, bo, bo w kodeksie jakby nie ma w ogóle praktycznie aspektu przestrzennego, prawda? Natomiast jakby cały ten mm, rozwój technologiczny, timing, walki, specjalne zdolności, ilość technologii, różnorodność tych technologii, to jest, to jest przepaść. Nie? To, jest, to jest jak kółko i krzyżyk przy. Mm, w szachach 5D. O, to, 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 to taka jest różnica jakby jakościowa. Okay. A y chciałbym się jeszcze odnieść do jednego, co powiedziałeś wcześniej. Mówiłeś, że coraz lepszy dek i że tak jak Sirlin najlepiej przeprowadzić się tam, gdzie grają gracze, nie? No e tak, tak. Pytanie brzmi, czy miałeś w życiu sytuację w lcg W lcg w którym docierałeś do pewnej granicy Rozwijania deku i czułeś, że de facto musisz cały go zrównać z ziemią i zacząć od nowa? Nie, 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 nie. To, to, znaczy, wiesz, ja też ja nie, nie grałem nigdy w turniejach, chociaż y, niektóre deki długo dopicowałem do. do, 믹a, to, do usprawniałem, natomiast nie to, znaczy inaczej, przepraszam, czasami mam jakiś pomysł na jakiś dek mm -hmm. i dochodzę z nim do ściany i faktycznie stwierdzam, że nie że w tej puli kart akurat ten pomysł jest nie do, nie do zrobienia, bo często też tak jest w LCG, że wiesz wydają jakieś karty, które jakiś okay. tam temat realizują, czy jakąś mechanikę mm -hmm. ale ona dopiero za ileś tam setów zostanie uzupełniona o karty które w takim kompetytywnym graniu będą y, dawały szansę temu dekowi, to ta, taka sytuacja jak najbardziej o tym właśnie myślałem, taka nie sytuacja. Zmiana mety może zmienić totalnie myślenie o i zaprzepaścić miesiące grania. De facto, tak, i... jest Jak tylko pojawi I się co... jedna karta, która może być wyjątkowym nowum, które to zniszczy. No ale interesujące to jest z drugiej strony, nie? Wiesz co? Tak, i, i powiem Ci jeszcze jedną rzecz, że. Kurczę, i teraz tak jak patrzę z boku nie, i porównuję właśnie sobie te, te LCGi z kodeksem, to teraz dociera do mnie jedna rzecz, że e, w kodeksie właśnie są tak przetestowane te karty, tak rasy, frakcje i tak dalej, żeby nie było dominującej strategii. Nie, żeby tam był zachowany balans, żeby każdym dało się wygrać praktycznie z każdym albo w większości. Powiedzmy układów. Zdecydowanie większość, bo tam układów jest chyba prawie 1200, tak? Różnych yy, bohaterów mhm. i różnych tych, tych typów magii. Natomiast w Elcegach praktycznie zawsze w danej mecie pojawia się. Znaczy, bardzo często dana meta się degeneruje do tego, że jest albo jakiś jeden, to to jest tragedia, tak? Jeden najmocniejszy dek, albo jest wiesz, dwa, trzy, coś takiego. No, idealny, idealny układ jest taki, jak jest właśnie tych deków y, dominujących, jest nie wiem, pięć, osiem, coś takiego. Zwłaszcza właśnie na przykład w grze o tron, gdzie jest osiem frakcji, no to fajnie, jakby na przykład każda frakcja miała przynajmniej jeden dek, y, taki, którym można, można grać o wygraną. Mm. Natomiast bardzo ciężko jest do takiego stanu dojść, i zastanawiam się, czy to jest problem, czy to jest wina graczy, którzy po prostu, i częściowo tych, i częściowo wydawców, tak, czy, czy designerów kart i deweloperów, którzy po prostu tak na tyle szybko wydają nowe, wiesz, pakieciki, że gracze. Wiesz, tak jak te, te stream fightingowe gry, ludzie potrzebują lat, żeby odkryć pewne rzeczy, mm -hmm. że tutaj nie ma tego czasu, nie? że masz, nie wiem, trzy miesiące na przykład, no i no, ludzie, jak wpadną w pewne kolejny, no to, to, to nawet jako cała społeczność, prawda, nie, nie są w stanie przebić pewnej bariery takiej, takiego group thinkingu. Mm -hmm. czy, czy to jest po prostu wina e, eksplicyte wydawców, którzy no, nie są w stanie też e, tak szybko wydając karty, na tyle je idealnie zbalansować żeby jednak zawsze większe community nie było w stanie wyszukać tych, tych dominujących deków, dominujących strategii, czyli no tak, no, w pewien sposób zdegenerować tej gry, tak? W większym czy, czy w mniejszym stopniu. Czyli jeszcze raz, w kodeksie powiedzmy, że można praktycznie każdym z każdym wygrać, a w lc zróbmy sobie jakiś taki snapshot, tak? Zróbmy sobie jakąś taką migawkę w czasie, że na przykład stan na y, styczeń 2024, tak? No i powiedzmy są trzy jakieś dominujące deki, tak? A jest trzy dominujące deki, nie wiem, osiem, które są rane rapami, ale no przegrywają, nie wiem, 80-90% pojedynków z tymi, z tymi top tier dekami, a reszta to już tam w ogóle szkoda gadać, nie? Jest jeszcze dużo więcej deków, ale one, one nie mają podjazdu, tak? Do tych, do tych topowych. Stan na tam, nie wiem, pół roku wcześniej. Nie wiem, jest pięć na przykład takich topowych, czy osiem takich topowych deków, nie? To, to jest jeszcze całkiem przyzwoita sytuacja, ale faktycznie, no. no ale znowu, to się, to się trochę rozbija um, o to, czego oczekujemy od gry, nie? O, o, czy. No, 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 przepraszam bardzo. Ja to faktycznie to powiedziałeś, Dokładnie o tym tym momencie myślałem, co jest prawdziwą grą, nie? znajdowanie tych fajnych kombinacji tu i teraz, szybciej niż inni, zaskakiwanie ludzi, pisanie tej historii, dzielenie się mm -hmm. swoim dekiem, czy, czy faktycznie granie w karty. Mm -hmm. na, na inny rodzaj zupełnie gry. I to do tego stopnia, że aż mam wrażenie w tych grach komputerowych, które są popularne, jak na przykład choćby Diablo 4. Powiedziałbym, że niedawno jest premiera, była premiera, ale tylko wychodzi mój wiek. Ale choćby żyjące popołów Exile i tego typu gry, one w tym momencie żyją na sezonach. One co kilka miesięcy mają reset, robią jakieś mhm. drobne zmiany w mechanice, coś dodadzą i jest cała scena graczy, którzy ścigają się o to, kto szybciej zrobi lepszy build, kto szybciej odkryje te tajemnice, mhm. te nowe połączenia. Które nie były możliwe w poprzednich, a teraz są. I niesamowicie dużo emocji, to budzi ekscytacji. Ja na początku miałam straszny problem, żeby się przyzwyczaić, że jak to za trzy miesiące stracę moją postać, już nie będzie sensu nią grać? Bo tak, no bo wchodzi nowy ten, pecz, mm -hmm. to się wszystko zmienia, nowy sezon, do tego stopnia, że ty nie możesz starą postacią grać, ona przechodzi do jakiejś innej ligi em, starych, siwych dziadków i już w ogóle nikt na nią nie patrzy. Ale to brzmi, to brzmi bardzo jak właśnie LCG, powiem ci, na przykład jak, y, pierwsza gra, która mi przychodzi na myśl, to jest właśnie trener, gdzie starają się za każdym razem jak wchodzi nowy set, to wywalają jakiś najstarszy. Oh, tak? Co, czyli, czyli wiesz, mocno, to, to jest taka mocna zmiana w, 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 me, w mecie tak, tak zwanej, czyli no ogólnie w puli dostępnych kart w grze, bo, bo to bardzo mocno Zmienia te dominujące deki. Aż znaczy z reguły dewastuje, tak? Te dominujące deki. No i widzisz, i teraz zawsze myślałem, że to jest dobre. Nie? No, bo, no bo, jak jest jakiś dominujący deck no to, to nie ma nic ciekawego, tak? Nie ma nic gorszego w grze. Druga rzecz, czy, czy, czy kilka deków, tak? Bo tam może nie jeden. E, druga rzecz jest taka, że no właśnie ludzie muszą znowu siąść i wiesz, zacząć kombinować. E, bo, bo jednak bardzo szybko w tych grach ten konsensus się pojawia, że okej, okay, to jest po prostu najlepszy deck i, i, i no, nie da się go za bardzo. Znaczy, da się go pokonać, ale, ale no będzie wygrywał ileś tam procentowo. Wystarczająco dużo procentowo pojedynku. I granie nim, wygrywanie nim przestało być celem. Teraz celem jest złożenie czegoś nowego, nie? Zupełnie zmienia się. Tak. Inną grę gramy. Natomiast dziwi mnie. Dziwi mnie trochę, no ja mówię, ja nie siedzę aż tak mocno, nie gram aż tak kompetywnie, ale dziwi mnie, że właśnie ludzie sobie jako cel nie stawiają czegoś takiego, żeby właśnie y, odkryć tę Amerykę, nie? Aha, to jest deck, deck do pobicia, tak? Czy to jest jakaś tam pula deków do pobicia? To ja stworzę coś zupełnie nowego, które po, de, co, co pokona te deki, ale. No ale pytanie właśnie, czy jest to możliwe nie? Przy, przy danym zestawie kart? Czy to nie jest łatwiej dużo powiedzieć niż zrobić? I to jest ciekawe, bo w takich właśnie karciankach, który przychodzisz z dekami na turniej, tak jak powiedziałeś, ok, nie mam na to reakcji, daj mi kilka minut, złożę nowy dek, Tak. to jednak jest duży wysiłek i wymaga niesamowitej znajomości tej gry kart, żeby złożyć na poczynaniu nowy dek, jakąś reakcję wprowadzić i tak dalej. I ten problem rozwiązuje kodeks, że w nim tworzysz ten deck na bieżąco, i reakcja jest w trakcie gry. Tak. Bo tutaj faktycznie w tych helcegach to jest fascynujące. Inna gra, że to jest to ściganie się. Inna... powiedzieli, że ludzie nie szukają, ale myślę, że jest cały community, które właśnie to szuka. Tylko w tych karciankach oni często to robią, rozmawiając o nich na forach albo po prostu w domu między turniejami. A wyjątkowe w kodeksie jest to, że. To się dzieje w trakcie gry. O to chodzi wewnątrz gry. Te cele oba, wygrania daną talią i złożenia tej talii, pokrywają się, zazębiają w ramach jednego rozdania od początku do końca. Tak, tak, dlatego wiesz, dlatego też na przykład y, dziwi mnie trochę porównywanie kodeksu do magica, nie, to, to wiesz, to może być y, celne dla osoby, ja bym powiedział dla laika, nie, no tu są karty i tu są karty, i tu są potwory i tu są potwory, tu bije i tu bije, y, tu chce zniszczyć przeciwnika i tu chce zniszczyć przeciwnika, ale... No, ale właśnie jak, jak ktoś troszeczkę pograł właśnie w, w, w karcianki, no to te, ta różnica jest olbrzymia. No, no, właśnie to clue, tak, że tutaj budujemy talię w trakcie, budujemy swoje talię, budujemy te technologie, rozwijamy je w trakcie gry. Versus przychodzimy już z zamkniętym dekiem, którego nie da się zmodyfikować, mm. tak, poza. Znaczy, nie da się, no da się, ale trzeba nową partię zagrać od tak. zera, a w trakcie partii nie można zmodyfikować talii. W tej, które, które, w walcegach, tak, z którą przyszliśmy. No ale właśnie, to, to mimo wszystko, ja bym powiedział, że to jednak są różne gry, prawda? Bo no, tak jak powiedziałaś, że one mm, różne, różne experience dają, różne potrafią spełnić oczekiwania, różne też mają wymagania wobec graczy, prawda? Jednak takie odnoszę wrażenie, że to składanie deków, przynajmniej jeżeli chodzi o zasoby, tak? Czas. Czasowe są dużo bardziej wymagające właśnie od, od kodeksu, gdzie no. Znaczy, to też nie jest do końca prawda. No bo ja przychodzę na Jana na tę partię i, 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 że tak powiem, bardzo szybko nie wyjaśniasz, tak? Bardzo szybko mówisz, sprawdzam w trakcie partii i kończy się to płaczem moim i kwikiem. E... No, ale, ale, ale wiesz, ale, ale tak się oszukuje, tak? Że nie muszę czytać tych kart, nie muszę ich, ich znać. Mhm. Dobrze no i y, w sumie to jest ciekawy wątek więc y, najwyżej wytniesz ale myślę w ten sposób um, po pierwsze pozornie wydawałoby się, że taki kodeks jest dużo bardziej zamknięty i że to o czym opowiadaliśmy i tak y, można by przyjąć z naszej narracji a na pewno już twojej 40-latku, że y, jest to wada LCG-ów i CCG-ów, że trzeba się interesować, że trzeba mieć czas mm -hmm. a kiedy ty na to czas znajdziesz a nie jeden zakrzyknie, chwila, momencik, jaka wada, to jest najpiękniejsza zaleta. Tak, Ludzie tak, to kochają, tak. przecież gdyby ta, te, te wyścigi, gdyby to interesowanie się grą nie było interesujące, to by to nie istniało od tylu, 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 tylu lat, nie powstawałyby kolejne klony i nie przenosiliby tej mechaniki do gier komputerowych, jak ten Path of Exile czy Diablo tak. chociażby, które de facto totalnie na tej sezonowości z gier karcianych, wydaje się, e, czerpią. Więc dla jednego to jest zaleta, dla drugiego bada i będę miał do ciebie zaraz pytanie właśnie, czy po prostu my nie jesteśmy za starzy na CCG i kodeks jest odpowiedzią, nie jest czy czasem e, karcianką dla starców. Ale jeszcze chciałem się odnieść wcześniej. Bardzo lubię używać porównania meczikowego, jak promuję tę grę, bo ludzie kojarzą od razu, jak się dają do gry, to wiedzą, jak ona będzie wyglądać że będą postaci, będą miały swoje hapeki, mm -hmm. będą miały atak. I de facto, gdyby popatrzeć niewprawionym okiem po prostu na stół, jak wygląda, no to okej. Okay, okay, okay. Te karty tańczą jak w mecziku. Mm -hmm. Ale bardzo kocham uzupełnienie tego opisu. Gramy jak w magica, ale myślimy jak w StarCraftie I to pięknie ustawia mindset graczy, którym tego kodeksa kiedykolwiek pokazywałem. i Już od pierwszej tury chwytali: OK, no, czuję to, robi się. Mm -hmm, mm -hmm. To teraz jak tak. sądzisz, Myślisz, że to jest po prostu kwestia wieku, że nie masz tyle czasu, i gdybyś miał więcej czasu, cofnął się w czasie do swoich, nie wiem, czasu studiów. To czy nie porzuciłbyś koteksa od razu w zamian za jakiegokolwiek Cega. z myśleniem, że przecież szybko ci się znudzi, ile można analizować te 300, kilkanaście kart? Mhm. Wiesz co? Nie, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. No bo. Yy, yy, yy. Może wrócimy kiedyś do tego pytania, jak zagram wiesz, dziesiąt i set partii w kodeks, nie? Bo, bo, bo teraz jest taka... Ja, ja jestem zachwycony grą, absolutnie jestem zachwycony, natomiast jakby gdzieś tak daję sobie jeszcze ten margines, że no dobra, trochę to jest wiesz, motyle w brzuchu, pierwsza znajomość, tak? No, przyjemnie mnie zaskoczył. Zobaczmy na ten, zobaczmy jak, jak wiesz, jak zamieszkamy razem. Jak to będzie wyglądać. Natomiast. Yy, natomiast mimo wszystko, to jest na tyle inny experience, to jest dużo większa różnica dla mnie, niż wiesz, różnica pomiędzy dwoma y, dwoma ami na przykład Netranerem, a y, growotron. Mm -hmm. Mimo wszystko. Mimo, że Netraner i gra Tron są bardzo różnymi grami, tak, LCG. Bo no właśnie ten aspekt y, budowania budowania tej swojej talii w trakcie gry, to jest, no, 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 to jest coś, czego nigdy nie widziałem nigdzie. Mm -hmm. Ja nawet bym poszedł. Powiedziałbym w ten sposób, że nawet bardziej być może bym kodeks porównywał z y, tymi deckbuilderami z planszą, Jak na przykład FUA Chris Snow, jak Hands in the Sea, okay. jak. No te najbardziej. Takie takie strategiczne gry, że, że tu wiesz, że tutaj jest ten deckbuilding, który jest y, 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 jedną z głównych mechanik. Ale nie jest jedyną mechaniką. Nie? Że, że poza tym jeszcze jest. Bardzo spójna, bardzo ściśle powiązana z, z tą mechaniką plansza, okay. tak? Mm -hmm. tak? tutaj tych building Dobra. jest narzędziem. Tak. Tylko. Także. Ale no znowu, to, to, to też nie jest Hand in DC zupełnie. Mm -hmm. nie? Właśnie to jest taki, taki, taka gra, taki mega fajny no Nowa jakość, dla mnie to jest nowa jakość po prostu. Mm -hmm. Zgadzam się, że tym niewprawnym okiem, niedoświadczonym to jest po prostu jak zmrużysz oczy, to jest ten Magic, czy, czy jakieś inne LCG, po prostu też się bierzemy po mordę, wystawiamy jednostki i bijemy się, ale, ale jednak nie. Jak się chwilę pogra, jak się chwilę. jest inny feeling, tak? Inne możliwości w ogóle daje mm -hmm. ta gra. Tak. A ja bym jeszcze chciał odpowiedzieć na to swoje pytanie. Mm -hmm. No właśnie, jak u ciebie. Oj, zbiłem się z pantełyku czy ten, czy my jesteśmy za starzy, tak? Na Alcegii. Jesteśmy za starzy na alcegi? Hmm. Znaczy ja przynajmniej. O, już wiem, co chciałem powiedzieć. To jest fascynujące, że naprawdę na niektóre gry, które wydawałoby się w ogóle na pierwszy rzut oka, trudno oceniać tak naprawdę głębie gry, to czy warto ją analizować. W ogóle Sirlin założył tak. dosłownie na ostatnich dniach kanał YouTubeowy, w którym analizuje, co to znaczy głębia gry. I ma cały jeden film tak. temu poświęcony. Bardzo Chce bardzo, nas bardzo polecam. W każdym razie, że dana gra ma tyle do zgłębienia. Jeden by powiedział, że taki kodeks ma, ok, naśladuje tego Magicka, o, naśladuje też innych kilka gier, ale ma te kilkaset kart i one się w końcu znudzą. Ile razy można tak, grać to tak. samo? Nie. Ja bym chciał zauważyć, że yy, są takie gry choćby jak te fightingowe, których można, niby ona jest zamknięta, to jest pudełko, robisz kilka ciosów. Ale w momencie, w którym pojawia się przeciwnik, to nagle dostajesz niemal nieskończoną głębię. Wszyscy mają bardzo sekwencje ciosów, które można napisać na jednej kartce A5, a jednak grają w to od lat i to jest. Od dekad i... Tak, 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 od dekad i, tak. i się nie nudzą i, i odkrywają nowe rzeczy, prawda, w grze jeszcze. Tak, i jeden powie, że przecież cały czas powstają nowe gry i to prawda, choćby mój ukochany Guilty Gear teraz wszedł również w sezonowość, Street Fighter też, że co miesiąc mhm. albo co dwa, to jest właśnie odkąd wymyśli IDLC to teraz można dodawać przez internet za darmo, nie trzeba krążków wysyłać, nowe postaci i podsycać to zainteresowanie graczy, więc de facto zbliżamy się z tymi fightingami do cc i lc -ków. ale te stare gry wciąż mają dużą scenę i gracze wciąż znajdują w nich coś interesującego. I jest gra Yomi, również z Cirlina, od której on właściwie zaczął, od której zaczęła się moja przygoda z jego grami i to jest fenomenalne, że ludzie mają w Yomi tysiące godzin i dalej grają, dalej o tym żywo dyskutują, dalej znajdują nowe rzeczy i to mnie fascynuje bo faktycznie zaczynam w to wierzyć, że to jomi jak już znasz grę i nagle gra daje ci możliwość żeby grać z żywym człowiekiem, który będzie zachował się różnie zależnie od tego jaki ma dzień i prawdziwą grą jest odczytanie co ten gracz lub graczka będą robili a gra wtedy staje się tylko narzędziem do tego tańca. I tutaj mhm. jest cudowna przewaga kodeksa nad Netranerem, nad Elcegami, nad Magikiem, ponieważ od początku mamy wszystkie narzędzia, żeby grać, żeby wyrażać siebie i swój humor, i możemy tylko myśleć o tych jako narzędziach do grania z człowiekiem, a nie jako o ludziach, którzy spotkali się, żeby grać z grą w grę. Mhm. Tak, tak, tylko, yy, tylko tutaj jakby to w sumie bym przeszedł do, do gdzieś tam następnego jeszcze punktu, który, który mieliśmy po, poruszyć, czyli do interakcji nie, w grach. U niego, yy, znaczy dobra, przynajmniej wszystkie gry, które dotychczas grałem, tak, yy, opierają się na interakcji, no bo znowu, on się wywodzi z tego świadka, prawda, Mordobić, Street Fightera, yy, ale też, też RTS-ów i zawsze gra kompetytywnie, zawsze chce grać przeciwko graczowi, i też jako designer on zawsze chce e, testować e, tak zwane contested albo uncontested skille, tak, czyli uncontested skille to są te skille, które po prostu ktoś coś robi, tak, jako, jako czynność taka właściwie solo, mm -hmm. be, bez interakcji e, versus contested skille, czyli no te skille, które na które ma wpływ przeciwnik, tak, na które musi zareagować, na które może skontrować, na które może odpowiedzieć, które może przewidzieć, prawda, mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. No i nawet, wiesz, nawet, nawet, bo tam też, też już zacząłeś po, poruszać temat, że on we własnej grze wideo, tak, w tym Mordobiciu, tak, chciał jak, jak najszybciej właśnie, żeby gracze doszli do tych najfajniejszych rzeczy, które często są dostępne tylko mistrzom, którzy tam, no... Dekadami zgłębiali daną grę. Czy na przykład do tej właśnie walki Yomi, że on na przykład y, wyprowadzanie w grach wideo tych kombosów tak. traktuje jako jako y, no taką gatekeeping, jako mechanikę, która jest skryta za pewną zręcznością lub po czasem poświęcony na wyuczenie. To jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest to, że to jest solo. Że jak tak. wciskasz po prostu zaczynasz robić kombos, no to to już jest twoje solo. Ja tutaj nic nie mogę Zrobić w momencie, kiedy ten kombos zaczyna wchodzić, prawda? Czy, czy ty wykonasz tą sekwencję czasami bardzo trudno, idealnie, czy gdzieś się pomylisz, czy, czy jeszcze yy, jakiego typu błąd popełnisz, prawda? 100% i uczenie się kombosów samemu, sam sobie, ja nie tego nie do jest Nie, jak składanie talii, nie? W tego tak, albo jak granie w, jakąś, w jakiś ten, w jakiś, nie wiem, wykreślankę, tak, czy coś takiego, mm -hmm. jakiś taki euro, gdzie, gdzie po prostu sobie zbijasz. No, kombosy, właśnie, kręcisz kombosy, nawet, nawet nazwa jest dokładnie ta sama, mm -hmm. prawda? Tylko zamiast, zamiast zadawać X obrażeń w mordobiciu, to, to zadajesz X pz w, w grze solo, Bardzo tak, albo, albo takiej multiplayer solo, tak, gdzie ta interakcja jest minimalna, gdzie raczej. Raczej gramy obok siebie i na końcu porównujemy, porównujemy wynik. Tu na przykład puzzle Strike, prawda? Jak stworzył to, on zobaczył, zagrał w Dominiona i on nie za bardzo polubił tę grę. Jemu się bardzo podobała ta mechanika budowania talii w trakcie. W trakcie gry, ale no właśnie pierwsze, co mu się rzuciło w oczy, nie? to że to jest multiplayer solo, tak że gramy obok siebie, każdy coś tam robi i na koniec porównujemy wyniki. I mało tego, że jeszcze jak są naprawdę dobrzy gracze, to dla danego banku, tak, dla danej wystawki tych kart mhm. y, po prostu jest najlepsze rozwiązanie. I obydwie chcemy, chcemy zrobić to samo to samo rozwiązanie no i to właściwie już jest stresujące tak no bo w momencie kiedy gramy dokładnie to samo to albo losowy dociąg albo kto jest pierwszym graczem zadecyduje o tym kto, kto wygrał tę partię mhm. no i dlatego powstał puzzle strike tak? a, dlaczego, a, a jaka jest różnica właśnie w puzzle strike u? jest interakcja tak czyli my tam gramy po to o to żeby ty to ładnie mówisz żeby zabić przeciwnika prawda tak ja, ja lubię mówić że zasypać go tymi gorącymi kartofelkami rzucamy się no, sobie ale... do gardy ale zasadniczo czekamy, aż coś padnie. Mm -hmm. I to jest ta, ta mechanika tak przeniesiona z tych Tetrisów multiplayerowych, gdzie, gdzie gracze układają Tetrisa równocześnie, ale jednocześnie dorzucają sobie jeszcze dodatkowo, prawda, jakieś kamyczki. Mm -hmm. e, znaczy to trochę bardziej złożone niż Tetris, ale mniej więcej tak wygląda, tak jak, jak Tetris. E, dorzucają sobie te kamyczki, żeby, żeby przyspieszyć śmierć przeciwnika. Zgadza się. Zgadza się i wykorzystać słabe punkty. Tak. Piękną klabrę. Tak, także. Rześniki Także dla, dla, niego, dla, niego, dla niego interakcja, tak jest. Jeżeli gramy to kompetytywnie mm. o zwycięstwo i gramy przeciwko, i to jest słowo klucz przeciwko sobie, nie przeciwko grze, która nam coś utrudnia. Tak. Przynajmniej on do tego dąży, nie? Nie tak. przeciwko temu, żeby ciężko się kombos klikiwało na guziku, tylko żeby przewidzieć y, ruchy, tendencje, strategię przeciwnika i żeby ta nasza strategia, nasze taktyki y, okazały się zwycięskie. Że, że, że dzięki temu, że ta interakcja jest, to to ma takie kolosalne, no wręcz kluczowe znaczenie dla ciebie jako dla gracza i przez to, że jest ta interakcja, przepraszam, to ty musisz cały czas brać pod uwagę to takie rzeczy jak pilne śledzenie, analizowanie, przewidywanie tych kolejnych ruchów mhm. i co więcej, ja wiem, że Ty, jako mój przeciwnik w takiej grze interaktywnej, robisz dokładnie to samo. Też, też śledzisz, prawda? Analizujesz, próbujesz yy, mnie w cudzysłowie przech... znaczy, yy, no wyprzedzić, tak? O, przechytrzyć, nawet nie w cudzysłowie, mm -hmm. Cudzys... bo wie. W cudzysłowie, o, widzisz. Ja Już po malutku, po malutku. Yy, więc ja, teraz wchodzimy na ten poziom Yomi, nie? Więc, ponieważ ja wiem, że Ty chcesz mnie. Ostatnio graliśmy w Jomi, kurczę! Teraz nie wiesz, ja sobie razem w głowie mówiłem, dobra, teraz się na pewno spodziewasz, że ja chcę zrobić rzut. Więc jak wiesz, że chcesz zrobić rzut, to ty mnie zaatakujesz. No właśnie, ale ty wiesz, że, ja chcę, że... ty wiesz, że ja chcę zrobić rzut i wiesz, że ja się tego domyślam, więc nie zaatakujesz, tylko. Mm... Ponieważ ja zagram blok w takiej sytuacji, to ty zrobisz rzut. <noise> I parę razy już sam siebie zakiwałem, i żeśmy na przykład robili obydwaj blok w tym samym momencie, ale to też jest realistyczne, bo też jak, jak sobie włączałem na przykład te pojedynki mistrzów tego Street Fightera, to tam też oni, jak nawalają te przyciski, wydawać by się dla mnie mogło chaotycznie, to zdarza się, że oni właśnie jakoś tak tańczą w miejscu w odległości od siebie, że jakoś właśnie, że blokują się i tak dalej. A oni cały czas grają tak, żeby na ten na odległość tego jednego piksela, prawda? Czy dwóch pikseli znaleźć się w odpowiednim ułamku milisekundy wyprzedził ich cios przeciwnika, tak? Czyli unik czy jeszcze jakiś, jakiś, jakaś, jakaś inna akcja. Więc robią dokładnie to samo, tylko że oni to robią no, w czasie rzeczywistym, co też nie jest prawdą, prawda? Bo jakby spowolnić tą grę do, do klatek, tak, czyli tam do dziesiątych części sekundy, to byśmy mieli dosłownie grę naszą karcianą w Jomi, prawda, że też ja zagrywam blok w tym momencie, a on wciska guzik blok, tak, ty zagrywasz yy, atak, tam yy, skopa chcesz mi przywalić, on wciska guzik skopa. Mhm. Więc, więc, no, też widać jak jak, jak pięknie, jak pięknie... Te gry sobie przynosi z y, gier wideo, zmordowić na, na plaszów. I te klatki, animacje, o których kilka razy już wspomniałeś, to ten skok, o którym ja wspomniałem, że przez kilka sekund, mm -hmm. milisekund sekund, nie mamy decyzji na naszą postać, wpływu. Y, to właśnie jest oddawanie inicjatywy naszym przeciwnikom, i to jest wtedy jak granie faktycznie w karty. Tylko no, trzeba się nauczyć, trzeba się nieźle napatrzeć, żeby tak widzieć te rzeczy. A karty jednak masz dużo czasu na stosowanie i widzisz, że są kartami. No, ale tak, to jest fajne, to jest fajne bardzo porównanie. Tak. Yy, I co jeszcze chciałem powiedzieć? A i właśnie, i yy, no właśnie, i, i dzięki temu, że mamy usydlina, prawda? Mamy te gry o bardzo dużej interakcji. Yy, on nam do, daje narzędzia, tak? Do, do, do prowadzenia tej interakcji. To ja cały czas muszę brać pod uwagę. Przy planowaniu mojej długoterminowej strategii, ale też mojej taktyki, czy wręcz nawet moich pojedynczych ruchów, ja muszę brać właśnie pod uwagę, no ciebie, ciebie jako, jako mojego przeciwnika. Inaczej będę grał przeciwko tobie, inaczej będę grał przeciwko Irkowi, też inaczej będę grał przeciwko tobie w pierwszej partii, inaczej będę grał w drugiej, w trzeciej, prawda? Bo no musimy zacząć to, co wiedzieć, tak? Jak, jak wpadamy w pewne tendencje, no to musimy przynajmniej próbować, tak, zmylić tego przeciwnika i, i jakby grać trochę sami przeciwko sobie, prawda? Te własne tendencje próbować próbować zwalczać. I w tym też możemy wpaść w tendencji. Tak, tak, oczywiście, że tak. I Yy, tak, tak, i kuszę i cokolwiek. Kolejna warstwa to jest kłamstwa, i... kłamstwa, nie? Im więcej warstw kłamstwa, tym trudniej je podtrzymać. Tak, I, i to jest właśnie w Yomi to jest widoczne po prostu jak na, jak na dłoń, prawda? Bo, no bo jakby ta gra to, to, to serce tej gry, tak? To, ten kamień papiernożyce taki mocno, roz, bo to jest, to jest też takie uproszczenie, bo to brzmi zniechęcająco, że kamień papiernożyce, tylko że tam jest kamień papiernożyce i jeszcze mnóstwo różnych mechanik, tak? które wprowadzają właśnie ten kontekst strategiczny to to jest strasznie wypuklone ale jak myślę sobie właśnie o kodeksie to jest to samo tak gramy na przykład dwie partie czy trzy partie pod rząd tymi, tymi na przykład zielonymi przeciwko czarnym i wiesz, ty zagra, ja zagrałem szkie, masło szkieletów, jakimś y, zalewam szkieletami planszy. No to ty już, już gdzieś tam z tyłu głowy masz, żeby skontrować potencjalnie, gdybym chciał zrobić to samo. Y, gram, gram zielonymi, ty zagrałeś fajną strategię na wystawienie tam takiego wielkiego y, tego mastodonta, czy już nie pamiętam, jak on się tam nazywał. Mega no to spodziewasz się. Megalodon, o, dziękuję ślicznie. Megalodona, to to, ja, to spodziewasz się, że być może ja też będę chciał podobnego manewru tak. użyć i, i ten, i się szykujesz już z kontrą na mnie. Tak, wyglądało na to. Tak, ale pojęcie, że siedzę i się jarzę. Jak, jeśli będziemy gadać kiedyś dłużej o Jomi, to jest, nie wiem, czy to będzie interesujące, słuchaczy, ale mam tyle ciekawych anegdotek, tyle wspomnień. Tyle nie, to na pewno nie. Na ten temat. Choćby z turnieju, który teraz grałem w zeszły weekend. Total nie znałem postaci przeciwko której grałem, bo grałem w Jomie 2, organizowane mm -hmm. są na bieżąco turnieje, takie towarzyskie, i zaskoczyła mnie bardzo umiejętność, która odebrała mi jedną jedyną opcję, a Pech chciał, że grałem bardzo agresywnie i sam się pozbawiłem pozostałych opcji, więc był szach mat. Robiłem w tym pojedynku wcześniej co chciałem, sam byłem bez... nietknięty, a prawie całe hapeki zdjąłem mojemu przeciwnikowi, po czym pojawił się szachmat i po prostu nie miałem co grać przez kilka tur i mną po prostu wytarmosił. I został mi jeden, jeden ostatni punkt życia, bo wypalił się ze wszystkich zdolności, które zdążył zebrać, zanim odpalił umiejętność. I mhm. to jest absolutnie niesamowite, bo siedzę tutaj z moją ukochaną, ona patrzy, trochę wstyd przed nią przegrać, nie? Więc myślę, dobra, nie poddajemy się, staramy się do ostatniej tury. Odpaliłem absolutnie wszystkie umiejętności, niezależnie od tego, jak były mądre czy głupie, no bo ja nie miałem za bardzo żadnych. To był szachmat i to w, mhm. w pewnym momencie wciąż mhm. ten szachmat był, bo w Jomi część kart yy, widać przeciwnika, i to, co zgadaliśmy na naszej poprzedniej rozmowie, że dostęp do tych informacji mamy i nawet jeśli akurat się zagapiliśmy, to gra nie ukrywa ich przed nami i możemy sobie je przypomnieć. Więc wiedziałem, że jeśli mój przeciwnik spojrzy, przeliczy, to dokładnie będzie wiedział, że dalej jestem idealnie na talerzu. Zacząłem po prostu pajacować, wymieniać silne karty za słabe, tamte znowu odrzucić, żeby wziąć coś innego. Każdą umiejętność, jaką miałem, odpaliłem i zagrałem najgłupszą kartę, jaką miałem, a on nie wiedział, co się dzieje. Po prostu... Y OK, uh, okej, okay, zagram to. I zgadł, w sensie, i nie zgadł. <grywa> Udało mi się mu ten jeden hatek zdjąć. I to granie... Czy, czyli z jeden życia przetrwałeś. Z jednym życia przetrwałem, party. dlatego że porzuciłem granie mechaniką, no bo tu już nie było mowy o mechanice. Po prostu mm -hmm. moim celem było jak najbardziej zmącić wodę. Mm -hmm. I ja tego użyłem nie jako głupia losowa gra, tylko mm -hmm. dosłownie, Zaplanowałem to i zrobiłem to specjalnie po to, żeby. Jako, zasłona stać dymna. jako zasłonę dymną. I to nie hmm. używam zasłony dymnej w grze, a faktycznie miałem narzędzia, żeby porobić kilka dziwnych rzeczy, po to, żeby przeciwnikowi wybić z rytmu jego plan i żeby zapomniał, w jaki sposób trzyma mnie za jajca. I udało się. No, także to, to, to właśnie pokazuje też ile w tych grach można kombinować, nie? I że gram z przeciwnikiem zagrałem, nie? Nie tylko kartami. Tak, 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 tak. No i właśnie i to jest, to, 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 no to, to jest właśnie jedna z tych rzeczy, która nie jest dostępna w każdej grze. No nie jest, nie? No, no po prostu nie jest, sorry. A to była jedna z rzeczy, która... A a u Silnyna trochę, on, wiesz, on przy dizajnowaniu tych gier, on wychodzi od tego, nie? że gra ma mieć asymetryczne postaci, te postaci mają mieć konkretny charakter, mają się różnić, a zasadniczo właśnie klugry gry ma być i to, to o czym tutaj mówisz, tak, że pojedynek umysłów, tak, pojedynek umysłów graczy i. Próba przechytrzenia tak, na, na różnych poziomach, strategicznym, taktycznym i, i takim już zupełnie yy, najbardziej nisko levelowym, przechytrzenia przeciwnika, czułem, że mało to jest, ciut za mało, jak na moje gusty, to było wykorzystane w Bertrapie, ale to były moje mhm. absolutnie ukochane rzeczy do zrobienia tobie w Bertrapie i ukochane momenty, w których. Ach, tak tak. Gdzie wrzucić tych rumor, plotki. I tak, tak. Za mało tego było jak dla mnie. Wolałbym, żeby było takich rzeczy więcej, żeby te karty strategiczne miały mniejszy wpływ, a ten lew miał ciut większy wpływ. Ale mm -hmm. w momencie, w te rzeczy działały, grało się i ty się zastanawiałeś, a się zastanawiałem, co ty sobie myślałeś, to były moje ulubione wspomnienia, ulubione fragmenty z naszej przygody w Bertrapa. Ale to jest prawda, bo hmm, pamiętam na przykład z tymi bloczkami rumorów, yy, na początku jak je rozmieszczałeś, yy... Ogólnie jest tak, że tam są trzy bloczki rumorów, i na przykład jest jeden, jeden Mujahedin. No i ogólnie ja poluję na tego Mujahedina, no bo rumory mnie tam nie interesują. I pamiętam, że. No dobra, pierwszy, pierwszy bloczek, który obstawiałem, że to będzie Mujahedin, no nie trafiłem. No okej, zdarza się, jedna szansa, jeden na cztery, ale już później po ruchach, które wykonywałeś, dawa, dawałem sobie rękę uciąć, że za drugim razem złapię tego Mujahedina. Nie udawało mi się, naprawdę byłem bardzo mocno zdziwiony, i to tak można powiedzieć, że no dobra, zdziwiłeś się, zaskoczyłeś, no, to jest wielka mi rzecz. No nie, bo, bo akurat to w tej grze dużo kosztuje, tak? Dużo zasobów, jakby latanie, ściganie po górach tych, tych jednostek, więc to nie jest tylko, tylko że, że haha, oszukałeś mnie, ale no, faktycznie zdobyłeś tym realną przewagę w grze, mm -hmm. tak? Mnie, wpędziłeś mnie w koszta, z których muszę się wygrzebywać. A a później już przy trzeciej próbie to już bym sobie dał rękę uciąć i, i wiesz, i, i pół ten, pół królestwa postawić na to, że, że złapie tego młodego dnia i znowu się da, znowu mnie oszukiwałeś, tak? Jakby nie, nie byłem w stanie odczytać właśnie twoich. Znaczy, udawało ci się mnie przechytrzyć, No po prostu udawało ci się przechytrzyć, nie, nie byłem w stanie tych Twoich intencji, intencji odczytać, to ty mnie właśnie. Tutaj mhm. skutecznie ogrywałeś, tak? Na tym poziomie, właśnie taki, takiego blefu. Tak. Tylko znowu, to, to nie jest blef. Akurat Bertrap też udostępnia narzędzia do tego, żeby to nie był taki blef. Można grać i w ten sposób taki blef na zasadzie 50-50, rzut monetą, ale można właśnie, jakby akcje, które się wykonuje, bo ty też, też masz w Bertrapie konkretne. Cele i do realizacji tych celów potrzebne ci są konkretne jednostki, właśnie na przykład ci mudżaheddini. Więc ja daję mi to pewne wskazówki, gdzie ten mudżaheddin właśnie może się znaleźć, a ty to wykorzystywałeś przeciwko mnie. Nie? Także mm -hmm. to, to, to było super. Zresztą, że to nie był taki blind guess zupełny, zgadywanie w ciemno, tylko taki educated guess, tak? że, że no miałem pewne podstawy właśnie ze względu na, na ogląd sytuacji na plansz ogólny. Dobra, ale, ale, ale wyjdźmy z tego, z tego Bertrapa nie, wróćmy do Sydina, do może. Bo tutaj żeśmy bardzo mocno podpływali, ale spoko, nie? Mi się, mi się to podoba. Dobra, co my tam mamy dalej? Czy jeszcze, czy jeszcze tutaj chciałeś pociągnąć właśnie jakiś temat? Jesteś bardzo dobrym współgraczem i bardzo Ci dziękuję, że gramy razem w gry planszowe. No, wyniki mówią co innego, ale dobra. Fajnie, że się nagrał. Będę sobie puszczał do tego, do snu. Będą mi teraz oskarżać, że lubię z tobą grać, bo cię ogrywam. Ściema taka. Yy, o, to, o to jest właśnie o ten typ, typ, typ ściemy, tak. Jesteś piękny i mądry. A później ten, a później się śmiejesz za moimi plecami. Yy, dobra. Yy, Okej. Okay. Pa, 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 pa. Co my mamy dalej jako? Yy, aha, mamy tak. Yy, mamy o balansie jeszcze tych yy, gier wideo. Ale to wiesz, co, bo tutaj chciałem w ogóle więcej jeszcze opowiedzieć o balansie w ogóle gier, tak. yy, które robi. Bo tu też chyba mamy gdzieś, nie? Na liście o, o, o balansie będziemy jeszcze mówić. Yy, cała działalność deweloperska Sirlina, cała kręci się wokół balansu i już troszeczkę o niej opowiadaliśmy, że warto dla niego było zrobić tak. grę komputerową po to, żeby zbierać dane. I teraz Yomi 2 można grać na Steamie, właśnie tak grałem ten turniej. Po to, żeby on mógł zbierać cały czas dane, a jak już wydrukuje, to to będzie muah, taka gra. Tak, Więc to jest gra Każda gra Sirlina jest w kontekście balansu. Yy, I to nawet właśnie o tym opowiada o tym balansie na y, swoim kanale YouTube. Yy, tak, ale yy, wiesz co, ale ja też się do, dogrzebałem do jednego z yy, yy, jego artykułów na, na blogu też polecam bardzo mocno. Yy. I on tam się, że, że właśnie krąży taka legenda, że, że Sylin jest, wszystko się kręci wokół balansu u Sylina i że to jest najważniejsza rzecz w ogóle w grach i poniekąd, poniekąd jest, bo ja to bardzo szanuję, że właśnie on przychodzi jako taki hardkorowy gracz, i on, jak ma jakąś ukochaną grę, tego Street Fightera, to on wcale nie chce, żeby tam była najlepsza postać, albo dwie najlepsze postacie, albo trzy. On chce, żeby wszystkie dziesięć były, każdy z dziesięciu najlepszych graczy na świecie mógł przyjść i, i wymieść cenę, nie? Tak samo w tym Puzzle, puzzle Strike'u, tak? Czyli w tym takim mm, interaktywnym, agresywnym Tetrisie. Czy ja dobrze powiedziałem. Puzzle... Nie puzzle, puzzle... Strike to jest planszowy, a tam to się nazywa... Puzzle Fighter. Bardzo mhm. oh, dziękuję. Yy, I ogólnie w każdej grze, którą się jara. Po prostu chce. W StarCraftie, WarCraftie 3 i tak dalej, żeby, żeby ten balans był zachowany. Natomiast yy, u niego filozofia designu yy, jest jeszcze inna. Na pierwszym, czy, czy na jednym z pierwszych miejsc, a w każdym razie wyżej niż Balans, stawia. Yy, on to nazywa. Yy, takie poczucie smaku. Yy, Good flavor, tak? Poczucie smaku, poczucie klimatu. O, może coś takiego, to jest lepsze mm -hmm. chyba słowo. Czyli jak mamy jakąś postać, to mechaniki, które będą dostępne dla tej postaci, mają odpowiadać osobowości tej postaci, czy, czy wiesz, czy na przykład trasy, tak? W kodeksie, czy, czy w StarCraftie, WarCraftie. Bo właśnie dawał taki przykład, na przykład jak balansowali Toyomi, że miał jakąś tam postać, jakiś był problem z balansem, i były wiesz propozycje, które rozwiązywały to, ale on je od razu z góry odrzucał, bo na przykład twierdził, że. Ta postać na przykład ma mieć nie wiem, powolne rzuty, i na przykład tu jest jakiś tam szybki rzut, który by rozwiązał problem z balansem, ale to nie pasuje tematycznie do tej postaci. Albo inny przykład, tak? Masz wielkiego tego gru, ciężkiego, pancerzonego golema, olbrzymiego, mhm. no i jak dasz mu jakieś super szybkie kombosy, że się porusza jak ninja, no to, 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 to w ogóle się nie trzyma kupy, tak. tak? I że to jest gorsze, że to bardziej psuje grę, fan z gry. Dla, dla gracza w pierwszej kolejności, niż zanim on dojdzie do jakichś tam problemów ewentualnych z, z balansem. Mm. Więc, więc, więc to takie. No, no, klimat, tak można by, by to nazwać po prostu. I spójność. Prostu to wszystko, nie? Tak. Druga rzecz, o której mówi, to jest to, że jego gry muszą mieć dobrą dynamikę. Czy, co znaczy dobra dynamika? Ja to rozumiem tak, że to, że gra może trwać 5 minut, może trwać 4 godziny natomiast po prostu cały czas musi być angażująca. Nieważne, i, i na koniec partii masz mieć nie, czuć niedosyt, nie? że kurczę, no zagrałbym jeszcze raz, nie mimo że, że minęło ileś tam czasu, jestem zmęczony, sprót i tak dalej, to zagrajmy jeszcze raz. Też ma, ma nie być takich wolnych tur, tak, początku, ma nie być wolnego setupu. Mhm. To, to, to też od razu, od początku ma być, ma być akcja wrzucona. Tutaj jako, jako przykład on podaje dominiona, tak? Gdzie zaczynamy tam z siedmioma pieniążkami i chyba trzema tymi punktami zwycięstwa? Czyli to są śmieci, tak? To są martwe karty, które cię, nawet nas spowalniają jeszcze i w ogóle wszystko musimy sobie od początku kupować. A na przykład w Puzzle strike'u od razu zaczynamy z trzema y, mocnymi, jak na, na ten etap gry, ale też często już do końca, do końca gry mocnymi i kafeleczkami, tak? I mm -hmm. bardzo charakterystycznymi dla każdej z asymetrycznych postaci. Mm. Nawet w Puzzle też... strikeu, ta decyzja, czy kraszować, mhm. czy nie kraszować jest ekstremalnie dramatyczna, bo od tego, ile mamy kamieni, które nas kiedyś mogą zabić, to dostajemy bonusy i czasami chcemy to ryzyko przyjąć. I to jest od pierwszej tury. Tak, 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 to prawda. To, o, to, to jest też dobre, co powiedziałeś, że u niego jak najszybciej, czyli tak naprawdę od, od pierwszej akcji, od pierwszego w ogóle ruchu, od pierwszego jakiejś decyzji w setupie, już masz podejmować decyzje, które mają znaczenie. I, to, i, to, I ta dobra dynamika, i to też pod dobrą dynamikę się właśnie podciąga, bo on patrzy na gry, bo tak, on tworzy gry bardzo pojedynkowe. Tak? Pojedynkowe, że gracze mają mieć możliwość właśnie zażynać te gry nie latami, tylko dekadami, grać w to ku, w kółko i, i cały czas czerpać świeżość, tak, i odkrywać te gry i, i się przy nich dobrze bawić. Więc jak pojedynkowe, to też stworzone do turnieji a na przykład jak, jak turniej jest to tele, przez telewizję, tak? Gdzieś tam są jakieś streamy i tak dalej urządzane, no to nie ma, nie ma nic gorszego niż na przykład powtarzalny początek, albo mały dynamiczny początek, Właśnie od początku ma być różnorodny początek, od początku mają być decyzje, od początku każda decyzja ma być taka o, o, ciekawe, ciekawe mhm. to co zrobił. Nie? A nie, dobra, no widać tutaj, że na razie wystawia workera, o wystawia jeszcze drugiego workera, o wystawia jeszcze trzeciego workera, mija siedem, no wystawił już pięć workerów, no to teraz Zaczyna. zaczniemy, zobaczymy, co teraz zrobi. Opowiadałeś prawda? o tym, że te pierwsze Warcrafty tak działały i że oni w Blizzardzie rezygnowali z tych początków. Tak. Star, StarCraft 1 sprawdziłem w końcu, miała czterech workerów na początku, StarCraft 2 miała tylko sześciu. I dopiero chyba przy ostatnim dodatku zwiększyli do 12, z 6 do 12. Whoa. Właśnie ze względu na, na ten. Mm -hmm. No. A on mówił, że to i tak jest za mało, że, <laughs> że on by chyba zwiększył do 17, około, czy Whoa. coś takiego. Bo i tak, pierwszej ileś tam akcji to jest właśnie budowa tych, tych workerów. Zawsze. Nie? Okay. Więc... Więc ten. Ym... No, ale właśnie, jedna rzecz to, że ma być od pierwszej akcji, przepraszam, od pierwszej decyzji, tak. Ma być. Znaczy, już pierwsza decyzja ma być ciekawa, no. Ma być ciekawa i ma być wiążąca, tak, w jakiś sposób. Znaczy, ma mieć naprawdę wpływ na, na rozgrywkę znaczący i po drugie raczej, raczej skłania się ku krótszym grom, tak? Nawet kodeks, który jest chyba najbardziej złożonym jego tytułem i najdłuższym, to myślę, że można spokojnie poniżej godziny, jak są już ograni, dobrze gracze, nie? Można spokojnie poniżej godziny pewnie do około 40 minut zejść, tak. Mi się to nigdy nie uda w życiu, ale... Ale też nie, 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 ten, nie, nie czuję takiej potrzeby, bo, bo się świetnie bawię. I dlaczego? Dlatego, że znowu no, na, na turniejach, jeżeli turniej ma się skończyć w jakimś rozsądnym czasie, to muszą być krótsze. A, a jeszcze jeżeli gra jest w ogóle krótsza, to można grać, prawda, jakieś tam best of best free, of czy, czy, wiesz, do, do dwóch wygranych i tak dalej. Jakieś bardziej schematy turniejowe, bardziej. Boże, koleżan, brakuje mi tego słowa uczciwe? Nieuczciwe. No, zbalansowane, tak? Że, że większa jest szansa, że wyłonią faktycznie tak. najlepszego gracza, nie, a nie że właśnie komuś coś tam się, coś tam się potknie noga, prawda? W jednym, w jedynym jednym meczu. Prawda. Dobra, i bo mówimy o tej filozofii designu, prawda? Że, że balans jest dla niego ważny, ale są jeszcze ważniejsze rzeczy. I jeszcze jest jedna rzecz, która jest dla niego ważniejsza, tak jak przynajmniej mówi, przed balansem. Znaczy, one są ważniejsze, bo, no bo balans jest na samym końcu. Nie? Jeżeli nie ma tych fajnych postaci tego, tego poczucia klimatu, że tak powiem, no to, to, to co ci po balansie? Tak? Jeżeli nie ma dobrej dynamiki gra, jeżeli gra się nudzi i tak to, dalej, to w ogóle co ty chcesz balansować człowieku? I trzecia rzecz to jest elegancja. I to też widzę, jak czytam tego jego bloga, tam jest naprawdę widać bardzo dużo dyscyplinę przy, przy pisaniu tych tekstów. Mhm. On zawsze podsumowania daje bardzo bardzo one nie są krótkie, to są bardzo długie teksty, znaczy bardzo długie, no jak na dzisiejsze czasy tak teraz są długie. Ale <laughs> faktycznie nie ma tam lania wody. Są bardzo fajnie rzeczy wyłożone w inteligentny sposób, przynudzający, nie przedłużający się, ale taki, że faktycznie według mnie laik jest w stanie zrozumieć, o co chodzi autorowi. I on zawsze dąży do tej elegancji, czyli minimum słów, minimum zasad, minimum elementów. Mhm. Wszystko jak, jak najbardziej proste. Jak na, tak, żeby jak najszybciej, jak najmniej zaciemniać obraz gry, jak najszybciej, żeby gracz mógł dojść do tej esencji gry. Co tą grą chce jako autor przekazać. Także, także to, to, to są te trzy rzeczy, tak o których on, on mówi, które są jeszcze przed balansem. A później oczywiście balans, no na balansie często spędza najwięcej czasu, tak? Ale, ale tak. Więc, więc z tej perspektywy mogłoby się wydawać, że balans jest priorytetem. No i mi się to też straszliwie mi się to podoba, bo to mi daje tą nadzieję. Mówię. Ja dopiero zagrałem paręnaście, czy tam w niektóre gry po, po około 20 partii, daje mi to nadzieję, że właśnie. Yy... Nie zdegeneruje mi się ta gra, także że faktycznie będę mógł ją odkrywać i ni ni nią się bawić jeszcze setki tysiące czy dziesiątki tysięcy razy, dosłownie. Ja też mam takie wrażenie i dużo, dużo, dużo rzeczy znowu pokryłeś, ale najpierw muszę się chciał podnieść do tego właśnie best of three, nie? że niech wygra najlepszy, mm -hmm. a nie ten, który ma szczęście. Bardzo lubię czytać, to w ogóle jest fantastyczne. Dobra, dokończę swoją myśl zanim z dygresji w dygresję wpadnę. Limitowanie tego RNG. I on mm -hmm. dlatego tak bardzo polubił, ja to totalnie rozumiem, The Building. Naprawdę mm -hmm. bardzo trudno mówić o losowości dociągu, kiedy to ty masz wpływ na to, jak twój deck wygląda. Chcesz kupić dużo słabych kart, bo cię na nie stać. Śmiało, ale będziesz miał śmieci, będziesz je dobierał. Cały czas mm -hmm. pracaj, poświęcasz. Silne opcje, których ty budujesz swój potencjał do krzywdzenia przeciwników, na, zamieniasz je na opcje, które krzywdzą pozornie niedoświadczonego gracza, samego siebie. Wywalasz karty. No ale dlaczego ja chcę wywalać karty, które są pieniędzmi? Mm -hmm. No bo tak. masz kupić lepsze pieniądze, a te słabe drobniaki masz się ich pozbyć, nie? I to wymaga pewnej inwestycji, i bardzo to lubię w deckbuilderach, zwłaszcza takich, powiedzmy, których. Już nawet ten rozwinięty dominion, już nawet niech będzie, mimo że to trochę pasjansowe, że tam yy, nie możesz mówić o pechu, jeśli to Ty jesteś odpowiedzialny za budowanie swojego deku. Tak. Bo to Ty masz wpływ na to, jakie opcje ci się pojawią. Jasne, możesz mieć totalnego pecha, źle dobrać, ale za ten rozkład odpowiadasz Ty. A zwłaszcza w kodeksie, w którym od początku masz te wszystkie opcje dostępne, tam nie ma. Pecha ani szczęścia. Tam jesteś tylko ty i ja. Tak, tym bardziej, że w kodeksie te deki są bardzo małe. Tak. I bardzo dużo jest y odchudzanie, może jakieś nie jest tak strasznie mocne, ale no, przy małym deku każda karta, która się usunie, to, to jest mocna akcja odchudzania deku. Mhm. Jest bardzo duża kon y też kontrola nad przetasem. Nie? To, to ty, żeś mi pokazuje ja tego kompletnie jeszcze nie ogarniam, nie? ale że właśnie na przykład gdzieś tam mi atakuje, żebym dobrał kartę, żebym przetasował, zanim dorzucę sobie lepsze y technologie do tego deku. Już tutaj nie chcę wchodzić takie w takie szczegóły techniczne odnośnie timingu, ale no, robiłeś takie rzeczy, że mi właśnie. Y tak, tak, tematycznie to można powiedzieć, że mi wydłużałeś na przykład wynajdywanie jakiejś technologii w StarCraftie czy, czy w WarCraft'cie trójce. Tak, tak, tak. O, tak, to, tak to można by to przełożyć. Straciłem kilka Ale znowu rybygów, swoim sprytnym grach. zniszczyć ci spawning pula, albo coś innego tak. i zmusić cię tak. do wydania kasy i zmiany strategii. Tak, tak. Znaczy ogólnie takie spowolnienie, nie? Ki kiw szprychy też włożyłeś w moją tą machinę wojenną. Tak. I to jest, to jest fantastyczne. Ja to lubię. On to lubi we flash duelu, nie? Mamy niby losowy dociąg tych opcji, którymi sobie chodzimy, czy atakujemy, ale od mm -hmm. samego startu wszystkie nasze moce są dostępne. Mamy je do przeczytania, tak. moce naszego przeciwnika, i nie co nam się trafi, tylko jak nimi zagramy, się naprawdę liczy. Możemy się tak. na to wszystko ja... przygotować. Ja, ja nie zliczę ile razy, nawet ostatnio, jak gram z Irkiem, um, ile razy na przykład było tak, że o, przegrałem. Pojedynego we flash duelu, i patrzę, kurczę, powinienem był teraz odpalić o tą specjalną zdolność. Nie? I ona by mi ona by mi. Prawdopodobnie albo wygrała, albo na pewno jeszcze by mi, wiesz, wydłużyła, wydłużyła partię i dała szansę na nieprzegranie danego danego starcia. Y a właśnie wydawać by się mogło, że no, mocno losowa gra, tak? Tam ona jest, ona ma spory element losowości, ale, ale jest tam mimo wszystko bardzo dużo fajnych decyzji. Ona jest krótka, nie? To, to, to no, znaczy, ja jestem akurat zachwycony, tak, jak, jak dotychczas wszystkimi jego tytułami, ale, ale tam jest naprawdę dużo kombinowania i można w dużym stopniu, można tą losowość wydawałoby się naprawdę całkiem, całkiem sporą okiełznać. Mm -hmm. I kolejne, to mnie totalnie zaskoczyło, tym bardziej, że to sam Cyril pisał, jako krytykę swojej poprzedniej gry, w celu promocji nowej gry, to co ci przesyłałem, ten tekst, który napisał o Puzzle Strike'u, by odpowiedzieć ludziom na pytania o to, jak mają rozumieć te zmiany, które zaszły między Puzzle Strike'em 1, mm -hmm. a Puzzle Strike'em 2. Puzzle Strike 1. Jest... Na przykład, puzzle Strike 1 czy Puzzle Strike Second Edition? Znaczy 2 czy Second Edition? Tak, ja... On opowiadał, promował Puzzle Strike 2, Dwa. ten, który Dobra. wyszedł w 2022 mm -hmm. um, i komentował tak swój poprzedni projekt Puzzle Strike 1 z bodaj 2011 roku. Ten, który mm -hmm. był bardzo oparty na Dominionie i tym Tetrisie kompetytywnym tak. lub Puyo Puyo lub Puzzle Fighterze. I mówi tak, system akcji i ekonomii, który zmieniliśmy, dobrze działał w Puzzle Strike 1. Niestety miał jedną wadę. Trudno było wejść na taki podstawowy poziom znajomości gry. I nie mówię, że żeby grać dobrze, tylko Puzzle Strike 1 wymagało to pewnej znajomości, uwagi gracza i włożenia wysiłku, żeby siebie samego nie zniszczyć, tym, mm -hmm. że w momencie, mm -hmm. którym gra sama swoim tokiem będzie nas zatapiać, jak w Tetrisie. Tak. Nie pozbawimy się dostępu do opcji, które są w stanie wyczyścić nasz dek. I to jest prawda. W puzzle strajku 1 czasami na naszych początkowych tych partiach, ja po wielu latach w ogóle wróciłem, pokazując Ci go, kilka lat nie grałem, mm -hmm. i te nasze pierwsze partie mam wrażenie, że sami ginęliśmy, zanim nauczyliśmy się grać i przeszliśmy ten pierwszy etap, w którym okej, okay. wiem już, jak po prostu przeżyć, a teraz spróbuję dorzucić temu mojemu przeciwnikowi żeby wybić go z tego pantałyku, zmienić chociaż odrobinę ten jego balans, ten cienki lód, po którym obaj stąpaliśmy, żeby on utonął. I dokładnie na tym samym polegają te Tetrisy. Ty walczysz cały czas z zalewającymi się klockami, a Ty używasz je jako broni, tylko jeśli naprawdę masz ogarniętą sytuację. I najdrobniejszy mm -hmm. chaos prowadzany ze strony przeciwnika może totalnie ci wszystko zburzyć i musisz na to cały czas patrzeć. Uwielbiam to. Tak, tak, tak. Tylko znowu, nie? Jakby właśnie na, na takim niskim poziomie, jak ja jak zaczynałem grać, no to non-stopnie te, te kartofelki właśnie sama gra mnie za, zabijała, tak? Bo ty tam tylko dorzucałeś troszeczkę i to wystarczyło, tak. żeby już przychylić szale. bo yy, no, tr trzeba jakby ten timing, tak, wyczuć, kiedy zacząć, yy, bo jakby to, to też jest fenomen tej gry, że tam chcemy przyjmować, to też mi bardzo szybko pokazałeś, że chcemy jak najwięcej tych, tych kamyczków łykać, bo za to dostajemy bardzo fajny bonus, natomiast jakby to nas Wzmacnia, tak? Czyli im bliżej jesteśmy przegrane, tym jesteśmy mocniejsi. No ale w pewnym momencie trzeba jednak uciec przed tą śmiercią, przed tą porażką, i tutaj ten, ten timing się liczy. I no ja, pierwszych, nie wiem, ile tam z 4 czy 5 partii, to, to bardzo szybko, znaczy bardzo łatwo, bardzo małym wysiłkiem mnie wykończyć, bo w dużej mierze ja sam siebie decyzjami swoimi, no. zakopywanymi tymi kafelkami, tak w cudzysłowie, dominionowymi, wykończałem. Natomiast jak już gracze wchodzą na wyższy poziom, nie, to właśnie z drugą strony, że właśnie chcą zbierać te kamyczki, żeby je połączyć, żeby później zrobić przy, no, przygotować taki, taki mega mocny atak, przed którym przeciwnik się albo w ogóle nie wybroni, albo ledwo-ledwo się wybroni i za chwilę jeszcze go dobić tym, tym drugim ciosem, tak? taki one-to-punch, tak? Tak. że pierwsze uderzenie już ci aż zatyka dech w piersi. Ale jeszcze jakoś tam się podniosłeś z kolan, i już drugi jest po prostu nok nokałtujący. Tak, tak, bo to są ryktury, ta struktura deku tutaj to jest normalnie jak rwąca rzeka, jak dziki Mustang. Tutaj nie możesz sobie ciułać półcików i o, dzisiaj mam pięć, a ja wczoraj miałem sześć. Tylko mm -hmm. walczysz o życie, o życie. pierwszej tak, tury tak. i musisz przemyśleć dobrze strukturę swojego deku i nie dać się ponieść emocjom, a fajnie byłoby mieć to tylko naprawdę ok, do przeżycia potrzebuję tego. I to jest mm -hmm. fenomenalne i totalnie e, inaczej patrzę się na gry planszowe m, po pograniu w Strike. strajka tak przynajmniej było w moim wypadku i ten szok, który wtedy przeżyłem no do dzisiaj ta gra jest u mnie na numer jeden, ale no to jest, e, to jest fenomenalne. Tak. A Dobra, no właśnie no... chciałem jeszcze powiedzieć i mm -hmm. dodać, że to o czym powiedziałeś, e, że warto mieć pełny deck, to nie zawsze jest prawda, bo jak mm. zerkniemy na pazurstrajka, to zobaczymy, że mamy te 20 postaci, nie? I każda na wszystko patrzy inaczej i wszystko. To prawda. To wszystko prawda. ulega rewaloryzacji. I jeśli dobrze poznamy swoją postać i dobrze zrozumiemy, o co jej mniej więcej chodzi, jakie ona rzeczy wzmacnia, a jakie ma słabe punkty i wykorzystamy te rzeczy, nie damy się ponieść czasami kuszącym kafelką, które byśmy chcieli, te umiejętności, tutaj szkodzi, jak weźmiesz jeden zakup nietrafiony. Mm -hmm, mm -hmm. Tak, a trzeba brać, nie? To, to też jest różnica względem dominiona. I tutaj trzeba. Gdzieś tam, więc, więc albo sobie pomożemy, albo sobie za, za, zapchamy ten deck jeszcze i po, rozmyjemy go, tak? Po, mm -hmm. No, osłabimy. Wspaniale, to zmniejsza ten RNG. Ja to lubię.